Witam Państwa serdecznie w imieniu ośrodka Kato Zaczynamy dzisiaj cykl trzy spotkaniowy związany z historią koru. Nazwaliśmy ten cykl metoda koru od źródła na Mazowszu do wolności społeczeństw. I chcemy w takich trzech odsłonach, jakby wracając do historii, Komitetu Obrony Robotników, y, sprawdzić, na ile da się przełożyć to doświadczenie na współczesność. Spotkania te są objęte patronatem marszałka województwa mazowieckiego i samorząd y, naszego wo województwa zdecydował się to poprzeć. Y, I nie jest to patronat taki czysto urzędowy, dlatego że chodziło o promocję Mazowsza i myśmy rozmawiali z y, kierownictwem tego urzędu, mówiąc, że tak naprawdę najważniejsze, co w historii Mazowsza ma do pokazania światu, to jest Korwło się. I y, o dziwo uzyskaliśmy aprobatę. Ja myślę, że to nie jest y, Oczywiste, bo to, co się dzieje w, za sprawą polityki historycznej, realizowanej w Polsce od kilku lat, za, za, za sprawą propagandy w rozmaitych wymiarach, historia koru schodzi na margines, a ewidentnie nie powinna. I e, mamy takie poczucie, że sięgamy tym cyklem do źródeł, i że z, możemy spróbować pokazać na czym polegało uruchomienie polskiej energii, która naruszyła system komunistyczny i na ile można by to przenieść na współczesną sytuację Rosji i Białorusi. Na samym początku chcielibyśmy zacząć od momentu, który, który tak wyraźnie poprzedzał powołanie koru, mianowicie 24 czerwca 1976 roku na spotkaniu tego, przysz... tego środowiska, z którego KOR wy... wyszedł, Jacek Kuroń jakby zadał zasadnicze pytanie. To jest coś, od czego ta historia się zaczęła. Sięgnęliśmy do jego tekstu z, gwiezdne... z Gwiezdnego Czasu. Tekst przeczyta pani Ewa Domańska, aktorka Teatru Polskiego w Warszawie. Bardzo proszę. Był bal u prezydenta, czyli imieniny Jana Józefa Lipskiego. Na bal przybył kwiat Warszawy, wybitni ludzie nauki, kultury i sztuki. 24 czerwca 1976 roku wypadał w sobotę i wszyscy goście tuż przed spotkaniem dowiedzieli się z radia, że Sejm PRL na wniosek premiera Jaroszewicza uchwalił z dniem 26 czerwca podwyżkę cen żywności. Już z czyjejś głupoty, bo chyba nie dla dodatkowego rozdrażnienia ludzi, dodano do tego wiadomość, że od poniedziałku, czyli tak czy owak post factum, podwyżki te skonsultuje się ze społeczeństwem. Chodziłem między gośćmi Jana Józefa i zadawałem dwa pytania. Czy, zdaniem pytanej przeze mnie osoby, dojdzie w tej sprawie do wybuchu społecznego protestu? I. Jeżeli tak się stanie, to czy zgodzi się na podpisanie zbiorowego wystąpienia solidarnościowego? Zebrani na pierwsze pytanie odpowiedzieli nie, a na drugie tak. W poniedziałek około południa otrzymaliśmy wiadomość, że zastrajkowała załoga zakładów mechanicznych Ursus koło Warszawy. Wieczorem znaliśmy już szczegóły zajść, jakie tam miały miejsce. Strajkujący robotnicy zebrani pod gmachem dyrekcji zakładów zażądali rozmów w sprawie podwyżek, a ponieważ nikt do nich nie wyszedł, udali się na przebiegające w pobliżu tory kolejowe i zatrzymali ruch pociągów. O tym, że w tym samym czasie były strajki i rozruchy uliczne w Radomiu, dowiedzieliśmy się na zajutrz, zaś o Płocku kilkanaście dni później. Na pierwszą wiadomość o Ursusie We Trójkę z Janem Józefem i Adamem Michnikiem napisaliśmy roboczą wersję tekstu solidaryzującego się ze strajkującymi robotnikami. Byliśmy absolutnie przekonani, że intelektualiści powinni natychmiast zabrać głos w sprawie tego, co się dzieje, bo na wszystkich nas ciążyła wina milczenia w grudniu 1970 roku. Zależało nam, żeby pierwsza osoba, która tu wystąpi, była w środowisku, które wtedy dochodziło do takich wniosków w momencie, kiedy doszło do buntu robotniczego. To, był, to było pewne przygotowanie idące przez kolejne jakby etapy takiego działania opozycyjnego, i to środowisko w dużej mierze potem było takim. Taką, jakby linią przewodnią też koru. Bardzo proszę, Seweryn Blumstein. Dzień dobry. Zbyszek Gluza poprosił mnie, żebym wygłosił tekst, który. Który ma napełnić nadzieją naszych przyjaciół z Białorusi i z Rosji, że jednak można, że to się może udać, że warto coś robić. To, to bardzo trudne jest, nie tylko ze względu na to, co się dzieje na Białorusi i w Rosji. To jest trudne, bo naprawdę nigdy nie wiemy, co się dzieje w totalitarnym społeczeństwie. Ono po prostu milczy, nie ma żadnych śladów narastającego buntu, nie widać ich. Choć są i tacy, którzy zawsze widzą znaki i próbują i prorokują ciągle wybór, wybuch. Taki był Jacek zresztą, jak z tego tekstu, któryśmy czytali. On wielokrotnie już widział, że robotnicy wyjdą i, i w końcu trafił. Ci... Którzy pierwsi dają znak, że, że trzeba iść, to najczęściej są desperaci. I nagle, nie wiadomo do końca dlaczego, ruszają za nimi inni. Tak było w marcu 1968 i podobnie w 1976 roku. W 1970 roku, po wydarzeniach grudniowych, Lipski, Jan Józef Lipski próbował zorganizować, List solidarnościowy z, z robotnikami na wybrzeżu. Odmówili mu ci, którzy zawsze podpisywali ci najodważniejsi Lipiński, o ile pamiętam, też odmówi, odmówił mu Słonimski. To całe środowisko takiej inteligencji liberalnej warszawskiej było kompletnie zniszczone, stłumione przez to, co się wydarzyło w marcu. Taki najbardziej dramatyczne pamiętam, z tamtego czasu opowieść to była o tym, jak ci robotnicy przyszli, przyszli do miasteczka studenckiego w czasie wydarzeń, i apelując do studentów o poparcie i spotkały ich zgaszone światła w akademiku. I więc i Jacek o tym wspomina. Od tego czasu, od 70 roku, zostało w nas, w takim środowisku, w którym żyłem, takie poczucie i świadomość, że następny raz już tak nie może być, że nie mogą być osobno robotnicy i inteligencja, że musimy być razem. W 76 było nieco inaczej, dlatego że. Były jakieś znaki, że coś się dzieje, że ludzie, że jakby opada bariera strachu. Pierw były setki listów w bronie Konstytucji, a potem był list 59. Więc jakieś byłyby znaki, że, że, że coś się może dziać, że, że te środowiska odżyły jakoś. I choć samo założenie koru i powstanie jego było niewątpliwie aktem desperacji, po prostu tak jak zawsze, to, to można w tym przypadku sformułować pierwszą zasadę, która dotyczy buntu dla naszych przyjaciół w Rosji i, i na Białorusi. Trzeba próbować, za któryś razem to wypali. Na, najlepiej o tej naszej desperacji świadczą wzory, z których korzystaliśmy. Przecież pomysł, żeby członkowie koru podpisywali się nazwiskami i adresami, był wzięty od sowieckich dysydentów. To byli dopiero desperaci. A jednak tam, choć aresztowanych zastępowali następni, niewielu szło za nimi. W Polsce było inaczej. Do akcji weszło wiele nowych środowisk, ludzie chętnie dawali pieniądze i lokale. Pojawiły się wreszcie te przysłowiowe łączniczki Akowskie, gotowe przepisywać komunikaty, kor i bilety informacyjne. Może najbardziej krzepiące były te wszystkie przypadki, gdy do Jacka Kurenia dzwonili nieznajomi ludzie i informowali, że na ulicy SB kogoś zwijało, a on wykrzykiwał swoje nazwisko i numer telefonu do Jacka. Było tak wiele razy. I wszystkie te informacje były prawdziwe. Zawsze, kiedy masz poczucie, że ulica cię popiera, to cię niesie, po prostu. Wiesz, że masz, że jacyś obcy ludzie są za tobą. Gdzieś opadła, jak już powiedziałem, ta bariera strachu. Gdzieś to się, się zmieniło wszystko, gdzieś. Drugą zasadą, w związku z tym, którą można sformułować, następująco. Sprawa, o którą, ci, o którą walczysz, musi być prosta i oczywista dla wszystkich. Myślę, że to było jedno. Z podstawowych źródeł sukcesu koru. Czy pamiętacie, Państwo język komunikatów koru? Był pozbawiony właściwie komentarzy i patriotycznej stylistyki. Zawierał wyłącznie niemal suche informacje o represjach i zabranych pieniądzach, które były znakiem społecznego poparcia. Nawet mówiono o tym stylu Korkowiec. Nie złapano nas na ani jednym kłamstwie, tak budowała się wiarygodność kor. Zasadą następną powinna brzmieć: nie uprawiaj propagandy, pisz prawdę i sprawdzaj informacje. Zatrzymywano nas na krócej czy dłużej, wyrzucano z pracy, ale to było do zniesienia bo wiedzieliśmy, że ci, którzy zostali na wolności, zajmą się naszymi rodzinami, a o represjach następnego dnia powie wolna Europa. Czuliśmy się jakoś bezpieczni. Muszę powiedzieć, że moje poczucie bezpieczeństwa wtedy było chyba najwyższe, bo ono jest zawsze wtedy, kiedy masz wokół siebie ludzi, których jesteś pewny, że ci pomogą. Kolejna zasada, która nam przyświecała i która musi przyświecać w takich ruchach, jest zasada solidarności. Solidarności z wszystkimi, którzy działają z nami. Dodać jednak musimy jeszcze jeden warunek. Trzeba trafić na okres słabości władzy. Jest taki poziom terroru, przy którym działalność opozycyjna jest niemożliwa. My mieliśmy szczęście. Gierkowi zależało na relacjach z Zachodem. Więc gnębił nas, ale nie zamykał na długo. Są jeszcze dwa wielkie wynalazki koru, który, które przyczyniły się zasadniczo, jak sądzę, do jego sukcesu. Kor nie proponował wielkich patriotycznych celów, nie żądał wycofania wojsk radzieckich z Polski. Słowo suwerenność pojawiła się w jego świadczeniu bodajże po dwóch latach działalności. Zajmował się ograniczonymi celami, obroną robotników, cenzurą, repre represjami wobec ludzi i środowisk. Postulował samoorganizację różnych środowisk. Apelował o budowanie niewielkich przestrzeni wolności, tam gdzie żyjesz i pracujesz. To, to pierwsza taka zasada, że jakby nie mówiliśmy o wielkiej rewolucji. To wszystko było do zrobienia, jeżeli cię tylko nie zamknęli. A jeżeli się zamknęli, to inni to robili. Druga. Drugi wielki wynalazek koru, równie ważny: kor nie żądał od ludzi heroizmu. Nie musisz od razu podpisywać oświadczeń, ryzykować więzienia i wylecieć z pracy. Nie musisz żyć w konspiracji jako podziemny drukarz. Możesz czytać niezależną literaturę, pomagać w kolportażu, wspierać ruch finansowo. Możesz normalnie żyć i uczestniczyć w ruchu, który daje ci poczucie wolności. To bardzo ważne. Nikogo nie wysyłać od razu na barykady i nie żądać od niego ofiary życia, bo ludzie jednak chcą żyć. To koniec tych zasad, które, jak sądzę, zadecydowały o przyszłości koru. Czy te wszystkie dobre rady starego partyzanta mogą pomóc Rosjanom i Białorusinom w innych przecież już świecie, nie wiem. Ale, jak już mówiłem, Trzeba próbować, dziękuję. Zaczęliśmy od tego momentu w 76. roku. Sewek teraz wybiegł bardzo w przód, ale te zdjęcia pokazują, co działo się w Radomiu wtedy w czerwcu 76. roku. I tu pokazana jest rzeczywistość zewnętrzna, ale wybraliśmy z filmu Miasto z wyrokiem relacje kobiece, które pokazują, co zdarzyło się potem w tych środowiskach, na które reagowano, to znaczy którym pomagała ta grupa, która zareagowała na, na to, co tam się działo. Bardzo proszę. Elżbieta Woźniak. Następne dni rozpaczy. Mąż szedł do pracy, a ja się modliłam z dziećmi, bo bałam się, czy on wróci do domu. Samochody milicyjne jeździły bardzo powoli. Drzwi były zawsze rozsunięte, a oni siedzieli i patrzyli. Dosłownie prześwietlali każdego człowieka. Straszne wrażenie robili na ludziach. Wanda Domańska. Po dwóch i pół miesiącach. Mąż wrócił do domu, ale to już nie był ten sam człowiek. Miał odbite plecy i tak męczył się jeszcze cztery lata. Załamany psychicznie, zrywał się w nocy z łóżka, salutował, stawał na baczność, domański, domański krzyczał, a mundurowych milicjantów nienawidził tak, jak kiedyś miał wśród nich przyjaciół. Kiedyś gdy oni kogoś oskarżali, maltretowali, bili, to mówił: Jakby nie był winien, to by go nie bili. A on przecież nie był winien i go bili. Robotnica. Idę do zakładu pracy na drugą zmianę. A na bramkach już od razu pani zwrot do personalnego. Idę do personalnego wymówienie. Kazali jej podpisywać i wychodzić. Przyszłam do domu zapłakana. Pięcioro dzieci przecież miałam. Chodziłam do opieki żebrać. O trzeciej rano w kolejkę, żeby mi dali grochu, ryżu, margaryny. W jednej sukience chodziłam świątek i piątek. Stanisława Gawenda. Wtedy jak były te rozruchy, mąż na wydziale powiedział. Już się wam czerwone pajączki skończyło panowanie. Teraz was na taczkach powywozimy. Na drugi dzień już go nie wpuścili do Waltera, choć przepracował tam 35 lat. A w sierpniu miarka się przebrała. Już nie mógł wytrzymać, że ani tu pracy, ani tu pracy. Ja też nie pracowałam. No i skończyło się. Wziął sznur i powiesił się w ogródku na jabłonce. Bo no to był też terror. Ten, który tam miał miejsce. Ostrzejszy nawet niż wobec opozycjonistów, którzy ja, jawnie podawali swoje nazwiska i, i adresy. I to, że od tego momentu zaczęła się taka systemowa działalność organizująca na początku na bardzo małą skalę społeczeństwo polskie, ale potem to się rozszerzało, to dlatego wydaje mi się, że warto by było wrócić do samego momentu, kiedy, kiedy powstawał pomysł koru. W historii jest zapisanych, że jakby trzech, trzy osoby były u początku, kiedy jakby proponowały temu środowisku opozycyjnemu powołanie takiego komitetu i był to Wojciech Honyszkiewicz, Antoni Macierewicz i Piotr Naimski. Ja przygotowując to spotkanie dowiedziałem się, że była czwarta jeszcze osoba w tym momencie i chciałbym poprosić teraz Mirosława Chojeckiego, który jest. Bardzo proszę Mirek był wtedy w tej grupie i chodzi mi też o to, w jaki sposób wyobrażaliście sobie wtedy to, co się stanie. To znaczy, jeżeli komitet zostanie założony, to co zmieni. Nie, bardzo proszę usiąść, jeżeli pomogę. Nie, tak? nie, przejdę. Jeszcze przejdę. Ale usiądź. Na pytanie, które zadałeś, ja właściwie odpowiedzieć nie potrafię. Nie potrafię, bowiem. To był czas, kiedy po pierwsze wszystko szło strasznie szybko. I to był czas, kiedy. No, co to? No, miałem 20 parę lat. Tak naprawdę nie zastanawiałem się, co z tego będzie. Ale gdy przyszła kwestia tego, że należy pojechać do Radomia i sprawdzić, co tam się dzieje, co tam się wydarzyło, pojechałem po raz pierwszy. No i, no, i nic. Niczego nie zdziałałem. Z nikim się nie spotkałem. Nikogo nie, nie, nie poznałem z osób represjonowanych. Można powiedzieć, że wyjazd bezcelowy. W następnym kroku pomyślałem, że że jednak na pewno coś będą wiedzieli ludzie kościoła. No z tym, że ja nie byłem człowiekiem kościoła, trzeba było no, znaleźć kogoś, kto by, kto by był, no nie powiem, że reprezentantem, ale komu księża by ufali. I tak dzięki, dzięki Stefanowi Bakinowskiemu z Warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej otrzymałem kontakt z jednym z członków tej, tej organizacji. I niestety nie zapamiętałem jego nazwiska. Pojechaliśmy razem jego samochodem do, do, do Radomia. I chodziliśmy po, no nie powiem, że po wszystkich, ale po wielu kościołach. I za każdym razem Odpowiadano nam, że nie, nie, nic się nie stało, nie ma problemu. Byliśmy także w, w kurii diecezji radomskiej. Także niczego się nie dowiedzieliśmy. Nie mieliśmy świadomości, że dwa dni wcześniej 18 sierpnia 1976 roku został zamordowany ksiądz Roman Kotlarz. I jasnym było, że ci wszyscy księża, z którymi rozmawialiśmy, którzy wiedzieli o tym, a my nie wiedzieliśmy, że ci wszyscy księdza, księża no, byli w jakiś sposób przestraszeni. Gdy się okazało, że nic znowu, nie, niczego się nie dowiedzieliśmy, siedliśmy w takiej knajpie, która się nazywa. Europa wówczas, i już teraz nie ma. I tam rozmawiając, że właśnie chcemy dotrzeć do tych poszkodowanych, kelnerka powiedziała: Nie ma problemu, znam takiego jednego. I tak trafiliśmy, do pana Józefa Szczepanika. No, gdy on pokazał swe obite plecy, gdy on pokazał swe obite nogi, i, i, i e, znaleźliśmy się w tym jego mieszkaniu. Z, gdzie mieszkał z żoną i dwojgiem dzieci, gdzie ze ścian właściwie płynęła woda. jedyny Jedyne źródło, gdzie można było, nie wiem, nabrać wody, umyć naczynia, to był taki Taki kran na piętrze w wielo mieszkaniowym budynku. Toaleta była na zewnątrz. Ja nie zdawałem sobie sprawy z tego, że polscy robotnicy żyją w takich warunkach, że my w W Warszawie, żyjąc w warunkach no, doskonałych, nie, nie zdajemy sobie sprawy z tego, jaką nędzę ten system komunistyczny wprowadził wśród ludzi. I tak Dzięki Józefowi Szczepanikowi, który potem okazał się być współpracownikiem służb bezpieczeństwa. Po prostu ich tam wszystkich maltretowali jak takiego Józewka, Józka potłukli i powiedzieli mu, że no, jak nie będzie z nim pracował, to znowu dostanie taki wycisk. To ja się nie dziwię, że. Że oni wszyscy właściwie z, ze służbą bezpieczeństwa współpracowali, ale to nam tak naprawdę nie przeszkadzało. Pewnego razu trafiłem do rodziny człowieka, który miał za kilka dni mieć rozprawę. On siedział w więzieniu. A ta a ta rozprawa była zapowiedziana właśnie tak na za kilka dni. Ja im dałem kwit upoważnienia dla dla No właśnie, to jest to, co Mikołid zabrał rozum i pamięć no, no, na upoważnienia dla siły Nowickiego. I siła Nowicki na ten pierwszy proces, który odbywał się w Radomiu, przyjechał. Skazany dostał dwa lata w zawieszeniu i wyszedł ze sprawy. Rodzice byli niezwykle zadowoleni, a myślę, że sąd zdecydowanie zaskoczony przemową przemową. Siły Nowickiego. I jak się ta sprawa skończyła, pomyślałem, że, że może ja wstąpię do nich raz jeszcze i, i, i przyjmę od nich gratulacje. Właśnie wybrałem się do nich. A oni mi mówią, wie pan, tuż tu kolega na pana czeka. No pomyślałem, że, no służba bezpieczeństwa nie udają jej się mnie złapać. Złapali w radomiu po rozprawie. Potem okazało się, że tym, tym człowiekiem, który, który na mnie oczekiwał był Bogdan Borusewicz. Razem wróciliśmy do Warszawy. A potem, potem do Radomia zaczęło jeździć bardzo wiele osób. Ja już nie bardzo mogłem. Bo mnie gdzieś tam w pewnym momencie zdecydowanie potraktowano, i, no i władza wiedziała, że, że ja się radomiem zajmuję, a przyjazd do radomia autobusem czy koleją powodował, że na dworcach nas zdejmowano. Więc nie jeździłem do Radomia, ale do Radomia jeździło mnóstwo różnych osób i była taka, taka, no, fajna sytuacja. Pewnego razu spotkanie w Radomiu dla wielu członków zorganizował Grześ Boguta. Grześ jest tutaj chyba gdzieś. No właśnie. Zorganizował Grześ Boguta. Ale coś się stało. Czy to on zachorował, czy to dzieci zachorowały. Grześ nie mógł do Radomia przyjechać. Zamiast niego przyjechał Gienio Kloc. I genio. Został powitany przez funkcjonariuszy Witamy Pana, Panie Grzesiu. No, tego typu przypadków było nieco więcej. Tak czy inaczej, ekipa radomska liczyła koło 30 osób i ja się radomiem właściwie przestałem zajmować. Radomiem zajmowali się, zajmowali się Państwo Romaszewscy. Ja natomiast siedziałem w zespole adwokackim na rogu ulicy. Znaczy na placu unii Lubelskiej. Nie, na placu Zbawiciela. Na placu Zbawiciela, na pięterku, i tam od czasu do czasu przychodzili różni ludzie, kierowani przez szefową zespołu adwokackiego. Jeśli chodzi o pana mecenasa Mirka to on urzęduje piętro niżej. I rzeczywiście siedziałem piętro niżej i tych wszystkich ludzi przyjmowałem, odbierałem od nich pierwsze, pierwsze relacje, które następnie zanosiłem do adwokatów, którzy Radomiem się zajmowali. No ja myślę, że to wystarczy. Już chyba nagadałem się wystarczająco. Nie możemy wejść tak głęboko w tamtą, tamtą historię, ale chciałem sprawdzić, chociaż tego nie było w planach, ale może Bogdan Borusewicz od, spróbuje odpowiedzieć na to pytanie, na które mi nie odpowiedział. Skoro obaj się spotkaliście w tamtym momencie, to jest dosyć ważne, jak sobie wyobrażaliście tę perspektywę, to znaczy, w jak, to znaczy na ile te wyjazdy, ta, ta droga do Radomia i w ogóle ten moment, kiedy się spotykaliście z tym środowiskiem, był jakby otwierający. Na ile to można było zrozumieć, ale ja rozumiem, że Mirek tak tego nie widział, ale ja, ja jestem ciekaw, kto z was, znaczy aktywnych wtedy, po prostu potrafił zobaczyć, że to jest początek drogi. Bardzo proszę. Bogdan Borusewicz, Dzięki Mirko. O, nie. znaliśmy się kompletnie. Ja Tam mam, tak, dobra. Nie, nie. Sieć, bo może uzupełnisz coś. Siadaj, ja będę stał. Nie, 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 wy macie po parę minut tylko, nie możecie. Tak. No dobrze. To moje i nasze doświadczenie, moje Mirka. Myśmy się spotkali dlatego, że zdecydowaliśmy się działać. Dlatego, że nie mogliśmy zaakceptować nie tylko tego, co robiono z robotnikami, ale tego systemu opartego na przemocy i kłamstwie. Bo przemocy było wszechogarniające kłamstwo. To pamiętamy, co pisano o Radomiu, a wcześniej jeszcze w 70. Rok, roku i 68. Yy. Dokładnie sobie pamiętam. Pamiętam, jak się spotkaliśmy. Wtedy byłem w Radomiu po raz trzeci, w Gdańsku z kolegami, którzy stworzyli później RMP, a, a ja zorganizowałem grupę samokształceniową. Kiedy usłyszeliśmy RADOM, no to od razu zaczęliśmy. Zbierać pieniądze, bo wiedzieliśmy, że są represje, że na pewno ludzie siedzą, potrzebują pomocy. Mieliśmy to doświadczenie z grudnia 70. roku. I zebraliśmy, wydaje mi się, że ponad 20 tysięcy, może nawet więcej. I ja się rozglądałem w jaki sposób te pieniądze dostarczyć? Kto zna kogokolwiek z Radomia? Okazało się, no Olek mówił, ma jakąś daleką rodzinę, ale nie ma kontaktu, Olek hal. Zaś szukałem poznajomych, nic, nikt z Radomiem nic wspólnego nie miał, ale miałem w kieszeni te ponad 20 tysięcy, a tam ludzie czekali na pomoc. Więc siadłem w pociąg, przyjechałem, łaziłem po tym Radomiu. To, no widać, było tam jeszcze strach. Próbowałem dotrzeć w sposób taki naturalny. Ukazało się kilka nazwisk. Tych szczególnych przestępców, którzy byli już karani, a teraz, także są aresztowani tam po da się do 10 lat był, był jeden wyrok. Bardzo wysokie wyroki. Znałem nazwiska. W związku z tym poszedłem do biura adresowego w Urzędzie Miasta, czy w Radzie Narodowej Miejskiej, ale okazało się, że oni podobnie jak ja myśleli. I cały biura Adresowa jest w remoncie i nie można uzyskać jakiegokolwiek adres, adresu. No więc okazało się, że to, że, że to nic, że nie mam żadnego punktu zaczepienia, i wróciłem do Gdańska. Tam w Radomiu, Radomiu mogę być tylko cztery godziny, dlatego że pociąg przyjeżdżał i potem za cztery godziny następny z powrotem pociąg. Na którym musiałem zdążyć do Gdańska. A więc cztery godziny miałem tylko. A więc Schodziłem po tym hradomiu, ale nic. Za drugim razem pomyślałem, pójdę na cmentarz. Bo widziałem, że dwie osoby zginęły. Przygniecione e, przyczepą traktora. No więc muszą leżeć. Gdzieś może dobiję się na cmentarzu, złapię jakiś kontakt. I faktycznie były dwa groby, świeże. W desperacji. Poszedłem do kierownika cmentarza i mówię: No, że jestem z Gdańska, jestem studentem, przywiozłem pieniądze. Chcę pomóc, pomóc ludziom. Zbieraliśmy pieniądze, a wiem co było w Radomiu, bo jestem z Gdańska. I no, gość na mnie popatrzył, chwilę pomyślał i poprosił o dowód. Dam ten dowód. A cóż miałem robić? Okazało się. On nie zadzwonił na milicję, tylko dał mi adres. A więc dotarłem do mamy chłopaka, który siedział, ale to był, było też takie dojście dość ślepe, ślepe. Dlatego, że mama, ta mama nie miała kompletnie pojęcia, kto został już aresztowany. Nie miała, nie wiedziała, czy koledzy czyś tylko mówiła, powiedziała, że syn, no więc zostawiłem tam jakieś pieniądze. I po raz trzeci jak przyjechałem, to już byłem w pełnej desperacji. Tych pieniędzy było więcej, ja myślę, że już ono było, tych pieniędzy było ponad 40 tysięcy. Ja miałem pieniądze, wiedziałem, że ludzie są represjonowani re i nic nie mogłem zrobić, żeby, żeby, żeby im pomóc. Więc desperowany, zesperowany, a to było 12 albo 13 grudnia. Yy, nie, przepraszam. 12 a, lub 13 września. Września 76 roku. Myślę sobie, pójdę do sądu. Bo to, to prawda, już na pewno, jeżeli były jakieś sprawy, to, to już dawno się zakończyły, ale pójdę do sądu. I co się okazało? Są sprawy. Toczą się sprawy. Rozpoznałem, a artykuł 275, czyli hulgaństwo. I po pierwszej sprawie, na której byłem, na której byłem sam, wyszedłem na korytarz i na korytarzu spotkałem całą grupę. Taka, taka, taką grupę dość głośną, ze śpiworami. Okazuje się, że to jest grupa warszawiaków z Warszawy. Tam był Antek Maciarewicz, Zofia Winawer, Jan Krzysztof Lipski, Jan Tomasz, przepraszam. Jan Tomasz Lipski. I to była grupa tam sześciosobowa. A Ludwik Dorn, oczywiście, Ludwik był. I ona się zachowała dość, dość, dość głośno. Byli w grupie i szliśmy razem w związku z tym na kolejną rozprawę Jan Tomasz rozpoznał mnie, bo przecież nie znaliśmy się w ogóle. Jan Tomasz mnie rozpoznał, powiedział tak, to jest z Gdańska student, tak znamy i tak no, ja znam go. I, 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 i wspólnie chodziliśmy na te, na te kilka następnych rozpraw, ale, ale wiedziony, Takim poczuciem bezpieczeństwa, no troszkę stawałem obok tej grupy, no, bo widziałem, że milicjanci i sąd się, raptem sędzina się zainteresowała. Więc no, obawiałem się, że za chwilę będą nas zwijać. No i faktycznie tak było. Zwinęli wszystkich, oprócz mnie. Bo ja akurat chodziłem sobie tak od okna do, do drzwi. Zwinęli. No, wyszedłem, i od rodziny dowiedziałem się adres. Adres tej rodziny, chłopaka, który, chłopaka którego sądzono. No jak uciekłem z tego sądu, no to pobiegłem na ten adres. Tam przyszedłem i dowie, powie, powie, powiedziałem, że zostali z, a, zatrzymani i tak dalej, ale, ale no, mówią ojciec, do, głowa rodziny mówi: No ale wie pan, no, tu był pana kolega, zaraz przyjdzie. Myślę sobie, niezłe, ale jak wygląda? No taki z brodą, długie włosy, blondyn. Co będzie, pana kolega? Wypiłem herbatę, otwierają się drzwi i widzę, dzwonek, i widzę w otwartych drzwiach, stoi ten brodacz. I który, do którego gospodarz mówi, Nie, pan wejdzie pana, wejdzie, pana kolega już na pana czeka. I widziałem, minę, widziałem minę Mirka. Poczerwieniał cały, a ja nie bardzo wiem, co robić. No, nie ruszam się, patrzę na niego sympatycznym wzrokiem, ale no jestem taki ostrzyżony na krótko, najeżdża i tak No widzę, że Mirek chyba wziął mnie za zbeka i zastanawiam się, co robić, no bo przecież jak mi ucieknie, to stracę kontakt. A widzę, że się zbiera, zbiera się do ucieczki. Ale no, no cóż, no, będzie uciekał, to co będę za nim, może go dopadnę, będę gonił, to jeszcze szybciej Mirek będzie uciekał, to nie, nie będzie żadnych szans. Ale Mirek się przełamał, wszedł, powiedział cześć. Ja powiedziałem ja Jestem z Gdańska, opowiedziałem całą historię, że wszyscy zostali zwinięci, to jeszcze spowodowało większe, większy dystans. Z jego strony widziałem, że wtedy naprawdę, tak patrzył na mnie ostrożnie spod byka, bo już zaakceptował, że jestem z Gdańska, z Kulu, studiuję i tak dalej. To całą krótką historię swojego życia opowiedziałem. Ale jak powiedziałem, że wszystkich zwinęli, a ja uciekłem z tego kotła, to wtedy to, 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 to ten nabrał podejrzeń. I co dalej? No ale powiedział to tak, to w takim razie wiesz, no jakoś się tam troszkę przyłamał, To wracamy do Warszawy. No wracamy do Warszawy, to wiesz, to tam w, w Warszawie, no, powiedziałem, że znam Kuronia, no to wiesz, to w Warszawie chwilę tam pogadamy i tak dalej, powiem Ci, co ewentualnie będziemy wspólnie robić, i, i zaprowadził w Warszawie, który, którą no, słabo znałem, ale zaprowadził mnie na most przy Dworcu Gdańskim, powiedział: powiedział Tu czekaj. Odczekałem trochę też w strachu, dlaczego mam czekać? Przecież ja tego gościa dobrze wygląda poważnie i uczciwie, ale ja przecież go nie znam, nie? Ale po półgodzinie Mirek, Mirek wrócił, mówi: "Byłem Jacka, faktycznie wszystko się zgadza." Wszystko się zgadza, no to fajnie. I wtedy Mirek powiedział, zaczął mówić, wiesz, to, co robimy, przerasta nas już. To znaczy co bezpieka o nas wie, pieniędzy potrzebujemy coraz więcej. Już nie jesteśmy w stanie zebrać tych pieniędzy poprzez u naszych znajomych. Chcemy założyć Komitet Obrony Robotników. I będzie taka grupa trochę starszych, a my będziemy do roboty. Oni będą nas ochraniać może, a może nie zdołają, ale coś idziemy w tym kierunku, bo nie ma innej możliwości. Nie jesteśmy w stanie nastarczyć. No oprócz tego jesteśmy już i tak, i tak znani bezpiec. I zapytał się, czy bym nie wszedł do tego Komitetu Obrony Robotników. No, tak między innymi mówiąc. No byłem odważny, ale, ale żeby być kamikadze to tak od razu. Yy, to nie. No, bo, no, ale oprócz tego, no, kto mnie zna? No, kto zna jakiegoś Borusewicza. No siedziałem i siedziałem, no, ale kto mnie zna? I co? Co to za, co to, co to za dokonanie? No, siedziałem, bo mnie złapali. I tak? yy, 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 Zacząłem szukać, zacząłem z kolegami, z Olkiem, Halem i tą całą grupą późniejszych herempowców. Zacząłem szukać jakiegoś znam, znamienitego człowieka, no przynajmniej doktora No, może profesora jakiegoś, może no, pisarza i tak dalej. No ale po mniej więcej po dwóch tygodniach, kiedy no, odmówił najbardziej taki predysponowany doktor długoletni z Akademii Medycznej, fizyk, który też coś tam robił w okolicach Kiku, którego tam nie było, ale takie okolice, takie, takie, takie kościelne, w takich funkcjonował. No więc no, ci koledzy na mnie patrzą, ty jesteś najstarszy, siedziałeś, no to jesteś już przyzwyczajony do tego. No to mówię, no dobra, no to, 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 to przystępuję do, do koru, będę członkiem koru. No i w ten sposób, tak, znalazłem się w korze dzięki Mirkowi, który mi zaufał. I potem spotykaliśmy się w Radomiu. Ja powiem, że tak, Kościół tam się nie popisał. Pamiętam, jak Zosia Romaszewska opowiadała, że w sprawie tego kotlarza, choć dla mnie to nie jest sprawa jednoznaczna, jednoznaczna mirku, w sprawie, ze względu na późniejsze to. to, to nie no, interesowałem się tą, 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 tą śmiercią. Ze względu na taką informację, że, że został zamordowany ksiądz Kotlarz, Zosia Romaszewska poszła do biskupa. Biskup na chwilę się oderwał od telewizora, żeby posłuchać Zosię, że kto się ktoś ją tam wprowadził. Niełatwo przecież dostać się do biskupa. Potem jak usłyszał, to po prostu wyrzucił. Co była to jest bardzo nieprzyjemna sytuacja. I w ogóle no można, można, ja stwierdziłem, że, że Kościół nie tylko nie zajął się sprawdzeniem, co tam się działo, ale w ogóle nie zajął się Pomocą, choć wydawało się to naturalne. Parafie, księża, no to wszystko się działo wśród, wśród tych ludzi, wśród tych parafian, wśród tych księży. Ja na szczęście poprzez moich kolegów z Lublina, których z, poprosiłem o to, żeby jeździli. Oni to byli dużo moich moi koledzy Ludwika Wiśniewskiego. Poprosiłem, żeby jeździli, spróbowali przez uspospastorstwo dojść do, do, do jakichś ludzi. Poprzez nich ja dotarłem do dwóch młodych ludzi z Radomia, którzy byli bardzo, bardzo ważni, dlatego że oni dali mi, dali mi możliwość funkcjonowania w Radomiu. Jeden, jeden miał. Dom rodziców, który był niezamieszkały, i przekazał do, do dyspozycji. Także jak, kiedy jeździłem, to miałem gdzie mieszkać. No bo problem był oczywiście także zamieszkania. Nie można było zamieszkać u tych biednych ludzi, bo tam nie było w ogóle warunków. Niektóre pomieszczenia, niektóre domostwa, w których oni mieszkali na peryferiach, to wyglądało jak. Klatki dla królików, faktycznie straszna bieda. Ja byłem, studiowałem w Lublinie. No ten Lublin nie był też zamożny, dość biedny, ale takich sytuacji nie widziałem. Nie można też porównywać z Gdańskiem czy, czy z Gdynią z tego okresu. Radom był miastem bardzo biednym. I o, choroba. Już kończę. I tak, nie wiem jak to się działo, ale, ale mi, ja unikałem tego, co Mirek. Mirek był bez przerwy bity. Faktycznie w pewnym momencie jakby został wycofany z tego radomia. Pamiętam, jak raz gubiliśmy obserwację. Spotkałem się z Mirkiem. Ja byłem czysty. Musiałem wrócić do tego mojego domu tym w Radomiu, a Mirek, oczywiście za Mirkiem, szli SB. Ogon był. No i ja mówię, Mirku, ale ja próbujemy go zgubić. A Mirek mówi, tak, fajnie, dobrze, zgubimy. Tu jest sklep mięsny na końcu Mickiewicza. Tam zawsze jest tłum. I faktycznie Radom był. Chyba w ostatniej kategorii zaopatrzenia w mięso. Zawsze olbrzymie tłumy przed sklepem mięsnym. Za tym sklepem mięsnym skakuj do klatki, a ja pójdę dalej, żeby pociągnę tę obserwację za sobą. Więc faktycznie ja od razu za tym tłumem, tłumem skoczyłem do klatki, Mirek zaś poszedł dalej. Ja wyskoczyłem przez drugą klatkę. Mirek parę klatek dalej wszedł. Wskoczył do innej klatki, ale niestety ona nie była przechodnia. No i wtedy dostał i, i tam pięścią, i, i parę kopniaków dostał, także go skopali. Skopali nieźle. Ja nie wiem, no Mirek według mnie miałeś za bardzo intelektualny wygląd. Ja chyba miałem bardziej robotniczy, ale wiesz, nie, ale te długie włosy, broda, to naprawdę prowokowała, prowokowała agresję. Bo jak pamięta, pamiętacie Państwo, jak łapano długo włosy i raptem obcinano, tak, obcinano te włosy, tak jak miałem kolegę poeta, na, na, na kulu, którego za, raptem zobaczyłem łysego i bez brody. Yy, więc na, naprawdę to był jakiś przypadek, ale powtarzam, to był przypadek, ale dlatego przypadek, bo my zdecydowaliśmy działać. Mogliśmy się nie spotkać, ale się wtedy spotkaliśmy. Dziękuję. Rozpracowaliśmy epizod, ale ostatni, ostatni akord Radomski. Tam jeździł ten ja, też Jan Krzysztof Kelus i chcieliśmy, żeby też o tym zaśpiewał, chociaż część swojej ballady. Czerwony radom pamiętam śnyę jak spite pałką ludzkie plecy. Siosę 7 na dworcach gliny, jakieś pieniądze, jakieś adresy. Czerwiec nas zastał z dala od miasta Jesienią Konrad nas czekał Jakieś pieniądze właśnie zebrano Pojechaliśmy, bo kto miał jechać Naprawdę trzeba było coś zrobić Naprawdę gliny były na dworcach I stąd te całe nasze jeżdżenie szosę E7 dziwny autostop Czerwony radą Pamiętam siny jak zbite pałką Ludzkie plecy Szosę E7 na dworcach gliny Jakieś pieniądze, jakieś adresy, strach w ludzkich oczach, upokorzenie w spotniałych palcach, świstki wyroków, pamięć odbitą na ścieżkach zdrowia, listy z więzienia, lekarz-adwokat. Nadzieję miałem bardzo niewiele, że na coś przyda się dojeżdżenie. Mówiąc po prostu, raczej myślałem, że to się znowu skończy więzieniem. Sto kilometrów to niedaleko, można się było w końcu pocieszać. Logicznie biorąc, mógł ktoś im spalić. Miejski komitet w miasteczku cieszy. Czerwony radą, pamiętam ściny, jak spite pałką ludzkie plecy. Szosa na dworcach gliny, jakieś pieniądze, jakieś adresy. Strach w ludzkich oczach, upokorzenie w spodniałych palcach, świstki wyroków. Pamięć odbita na ścieżkach zdrowia, listy z więzienia, lekarz, adwokat. Kuba jeździła zwykle w soboty, wracała stamtąd jakby z daleka. Pamiętam dobrze tej powroty, każdy z nas wolał jeździć niż czekać. Ta moja żona jest taka drobna, czasem, się, cał, czasem jest całkiem trudno uwierzyć, że przesiedziałam w więzieniu dłużej niż ta wariatka Angela Davis. Szosa 7, znajoma szosa, jak na gitarze, akordę 7. Długie wieczory oczekiwania, Kuba wracała ze świeżym chlebem. Mój taki prywatny pomysł, teraz myślała, że za nią idą. Stadał w zwykłej kolejce w sklepie, gdy wyszła z siatką, tajnak już spłynął czerwony radą. Pamiętam siły, jak zbite pałką ludzkie plecy szosę E7, na dworcach kliny, jakieś pieniądze, jakieś adresy. A tak naprawdę lubiłem tylko z tego radomia ja po prostu wracać. Z z lewej, profil kierowcy, nocna E7, i wozów światła. Z szumie silnika strzępy rozmowy Wspólne patrzenie na szosy wstęgę Ta romantyczna, tania sceneria Co z urzędnika robi włóczęgę Na różnych szosach jadąc nocami Wiem, że się radą, przypomnij jeszcze Gdy wydzieraczki będą zwazywać półkola w kroplach Rzadkiego deszczu Trzy dni temu minęła 47. rocznica ogłoszenia apelu do społeczeństwa i władz PRL-u. Myśmy zaakcentowali tutaj apel do społeczeństwa, bo wydaje nam się, że ten apel, który potem przeszedł w praktykę, przeszedł w rzeczywistość, która, którą ta grupa ogłaszająca apel nazwała, a potem realnie wprowadziła w życie. I historia pokazała, że można zdefiniować drogę, a potem ją, nią naprawdę pójść. Wywołany już Wojciech Onyszkiewicz, który był u początku tego pomysłu i, i także w tej grupie, która ten apel definiowała. Może Wojtek odpowie na pytanie, jak ta grupa widziała wtedy przyszłość? Czy to jest możliwe, żeby wrócić teraz do tego i zobaczyć, to swoje wyobrażanie wtedy. Bardzo proszę, Wojciech Onyszkiewicz. Słychać? Dobra. Dobra, zacznę od końca, od tego, co mówił przed chwilą szef. Pamiętam sprzeczne rzeczy jeśli chodzi o wyobrażenia przyszłości i o stan nastrojów. Z jednej strony świat się bardzo różnił. Tam świat działających na tych, którzy już siedzieli, tak jak Sewek i ich zaangażowanie to było bohaterstwo ludzi, którzy wiedzą, o czym to grozi. No i takich niedopieczonych szczawików, którzy... Szczawików, 28 lat, którzy nie wiedzieli, czym to pachnie. I w związku z tym się nie bali, nie zdążyli się zacząć bać. Więc moje wspomnienia z tamtego czasu to nie są wspomnienia, może poza jednym momentem wyjątkowym, to nie są wspomnienia kogoś działającego rozpaczliwie. Ten jeden moment to był moment, w którym po rozmowie z Antkiem musiałem jako pierwszy pojechać pod Gerardów do rodziny pana Dziełaka. I to była ważna rozmowa. Ja uważałem, że się do tego średnio nadaje jako facet o dwóch lewych rękach i pomogło mi coś, co kiedyś usłyszałem. Jeżeli jesteś jedyny, jesteś najlepszy na świecie. I jako najlepszy na świecie pojechałem bez problemu i coś, co bardzo często się w tym doświadczeniu radomskim pojawiało pozytywne emocje. Z jednej strony przerażenie, strach i tak dalej, z drugiej strony to, że przyjechał w ogóle ktoś pomóc, zainteresował się do rodziny wdeptanej w ziemię, no to powodowało zupełnie niesamowity odbiór. Ja pamiętam w moim odbiorze, jak, tak to pamiętam, to musiały być niezłe emocje. Jak dochodziłem do tego mieszkania, no to tak było szaro, prawie ciemno, bo bardzo, bardzo rano. Ciemno w pokojach. Jak wszedłem, powiedziałem o co chodzi. Okazało się, że przyjechał ktoś po prostu pomóc. To nagle jakby się zapaliły wszystkie światła. To oczywiście światła się nie zapaliły, to moje emocje. I takich doświadczeń tam było wiele. Dobrze, więc raz było o tym, jak to się niczego nie baliśmy. Ale z drugiej strony, drugie, drugie wspomnienie, chyba jak czekaliśmy na drugi, a może na trzeci komunikat koru, to pamiętam, że jak słuchałem w radiu komunikatów korów. Brałem udział, to słuchałem tego jak bajki o żelaznym wilku, że coś takiego się dzieje. I pamiętam taką, dosyć byłem zmęczony. To pamiętam fotograficznie, czyli świętokrzyska. Dochodzę do Jana, dzisiejszej Jana, Jana Pawła do Ronda, takie wielkie, wielkie światła, i rozmawiam z Antonim. I Antoni mi mówi, żebyśmy, bo byłem już trochę podłamany tym wszystkim, wykończony. Antoni mówi, no, wytrzymajmy jeszcze i jeszcze do następnego komunikatu. Jak nas potem zamkną, to coś po tym zostanie. Czyli w drugi biegun to pewne zupełnie zamknięcie, którego jako naiwny się nie bałem. Potem do tego jeszcze, do tego, jak sobie wyobrażaliśmy, no trzeba dodać to, że jak Antek od pierwszej chwili, jak się pojawił, Antek, nie, nie kto inny, to Antek miał wyraźny i klarowny obraz całości. To tym mnie zresztą przekonał, bo ja zupełnie innym miałem pomysły wtedy na życie tak miał obraz taki, że oto jest to taki zupełnie krytyczny moment dla tej władzy. Władza się po nie boi tych robotników, strajk jest zawieszony i dopóki trzymamy się sprawy robotników, możemy zrobić wszystko, zbudować jawną, nielegalną organizację pod warunkiem, że ściśle trzymamy się, trzymamy się sprawy, stąd korkowiec, stąd precyzja przekazu i takie dbanie o to, żeby robić sprawnie właściwe, właściwe rzeczy. Jeszcze jedno. W pewnym momencie w tych naszych rozmowach właśnie tam z Antkiem i z Piotkiem, to, to było tak, że ja już się trochę przestawałem zajmować Ursusem, i oni powiedzieli coś takiego, no dobrze, to ty się teraz zajmij kontaktami z robotnikami, no bo przecież trzeba zorganizować, zorganizować robotników i zmienić ten system. I mówili to całkowicie seria, a ja całkowicie seria w to wierzyłem. To, że później brałem udział w doświadczeniu, w którym to się zmaterializowało, pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. To chyba na temat odczuć. Natomiast poza... Czyli krótko mówiąc, one były falowały w różne strony. To coś no dobra, teraz druga rzecz. Mówimy o momencie, zostałem przywołany do momentu, w którym ogłaszamy, zamyzuje się komitet i ogłaszamy apel do społeczeństwa. I dwie rzeczy to warto powiedzieć. Apel by nie miał żadnego znaczenia, a przynajmniej nie miałby takiego znaczenia, gdyby nie opisywał rzeczy, które już były zrobione i były robione. Apel był podsumowaniem działań, które były sprawnie wykonywane, wychodziły i to mu nadawało zupełnie, zupełnie, zupełnie inną, inną siłę. W związku z tym nie da się, nie można koru oderwać od, od praktycznych działań, które są. Te działania mogą być drobne, ale konsekwentne i zmieniające, zmieniające sytuację. Druga rzecz, z tamtego czasu. Tak naprawdę, tak jak pamiętam, jak sobie próbowałem to odtworzyć, to w zasadzie w tym momencie, o którym mówimy, w momencie ogłaszania apelu. Ja wiedziałem wszystko to, co wiedziałem później. Znaczy różne rzeczy były przed nami. Bardzo ważne było, że to był apel do społeczeństwa, w związku z tym te rzeczy robione ze społeczeństwem, ale przecież to, co robiliśmy już, już było robione ze społeczeństwem, bardzo, bardzo wzrosły, ale zasadniczo obraz, moim zdaniem, cały czas był obrazem takim samym. I na ten obraz składały się dwa elementy. Jeden to coś, co powiedział um, w świetnym wystąpieniu Sadek, że, no, że myśmy byli w takiej oczywistej sytuacji. Biją, trzeba pomagać, pomagać bitym. To była taka czarno-biała zupełnie sytuacja, w której, no, jeśli mówisz o sobie, że jesteś chrześcijanin, to do roboty. Jeżeli mówisz o sobie, że jesteś inteligent, to do roboty. Jeżeli mówisz o sobie, że jesteś przyzwoity człowiek, to, to do roboty. I to wbrew pozorom, pewnie dlatego, że to wszystko się jednak opierało na działaniu, a działanie przywołuje bardzo konkretnych ludzi. Moim zdaniem to był ten mechanizm, dzięki któremu KOR się rozrastał. Ja ten mechanizm na własny użytek nazywałem KOR przychodzi. Byłeś sobie w jakiejś... W zakładzie pracy, a twój kolega się wychylił, coś tam nie, nieobacznego zrobił, coś tam podpisał, no i wyrzucają go bezprawnie z pracy. I ty stajesz przed sytuacją, w której nie wyladasz wojny ustrojowej, tylko po prostu piszesz nawet grzeczny list do dyrektora, żeby się jednak zastanowili, żeby tego kolega, kolegę nie wyrzucili. To było tak, że z jednej strony był taki wybór, po którym, jeżeli tego nie zrobiłeś, to trudno było uważać się za przyzwoitego człowieka, a z drugiej strony te działania były, wielka w tym zasługa prawników, bardzo, bardzo takie no, możliwe bezpieczne. I nie na całe życie zostało jedno wspomnienie, moim zdaniem decydujące, dlatego że nie udało się izolować koru, to było wspomnienie związane z troszeczkę późniejszym czasem, ale niewiele, z pisaniem listów o powołanie Komisji Poselskiej. Ja przez całe życie, do bardzo niedawna, byłem pewny, że tego listu nie podpisał profesor Stefan Nowak. Dlaczego? Że profesor Stefan Nowak to było wielkie nazwisko polskiej socjologii. Cała szkoła socjologii strasznie dużo za tym, za tym stało. A po drugiej stronie miałeś władzę, dla której to było nieważne. Jeżeli cię postanowią w ciebie uderzyć, to ci to jednego dnia zlikwidują. I że w związku z tym na profesorze Nowaku ciążyła odpowiedzialność za to. No, tu zachowam się tak, że będę się dobrze czuł, a tu tymczasem polska socjologia w gruzy. Mimo to podpisał. Długo potem, mimo że znałem syna profesora Stefana Nowaka, długo się zastanawiałem dlaczego, i doszedłem do wniosku, że to była ta paskudna pułapka pod tytułem KOR Przychodzi. Profesor musiał sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli on nie podpisze legalnego listu do legalnego prl Sejmu, żeby po prostu powołał komisję i się tam przyjrzał, no bo różne głosy, głosy są, jeżeli nawet czegoś takiego on nie zrobi, to on akceptuje status, że jest niewolnikiem. Jeżeli akceptuje status, że jest niewolnikiem, nie ma mowy o tym, żeby miał szacunek do siebie. Jeżeli nie ma szacunku do siebie, koniec z byciem profesorem wobec studentów. Więc te mechanizmy zdawać by się mogło dramatycznie rozbieżne. Tu rozwalenie socjologii, tu, tu, tu jakieś takie głębokie wewnętrzne odczucie. No to była ta siła, dzięki której KOR wygrał. Dziękuję bardzo. Dzięki, Piotrku. Wysłuchajmy fragmentów tego apelu 23 września 76 roku. Tylko fragmenty, ale te, które mają znaczenie dzisiaj. Robotniczy protest przeciwko wygórowanym podwyżkom, który był wyrazem postawy niemal całego społeczeństwa, pociągnął za sobą brutalne prześladowania. W Ursusie, Radomiu i innych miastach bito, kopano i masowo aresztowano demonstrantów. Najszerszy zasięg miało wyrzucanie z pracy, co obok aresztowań szczególnie uderzyło w rodziny represjonowanych. Ofiary obecnych represji nie mogą liczyć na żadną pomoc i obronę ze strony instytucji do tego powołanych, na przykład związków zawodowych, których rola jest żałosna. Pomocy odmawiają też agendy pomocy społecznej. W tej sytuacji rolę tę musi wziąć na siebie społeczeństwo, w interesie którego wystąpili prześladowani. Społeczeństwo bowiem nie ma innych metod obrony przed, przed bezprawiem jak solidarność i wzajemna pomoc. Jesteśmy najgłębiej przekonani, iż powołując Komitet Obrony Robotników do życia oraz działania. Spełniamy obowiązek ludzki i patriotyczny, służąc dobrej sprawie Ojczyzny, narodu, człowieka. Warszawa 23 września 1976 roku. Dziękuję. Wtedy obieg informacji opierał się przede wszystkim na mieszkaniu Jacka Kuronia, który informował przede wszystkim. Aleksandra Smolara w Paryżu i Eugeniusza i Ninę Smolarów w Londynie. Chcielibyśmy pokazać, jak to mniej więcej wyglądało, to znaczy, fragment nagrania z mieszkania Jacka, rozmowa z Aleksandrem Smolarem w Paryżu, nagrana nie przez SB, tylko przez Aleksandra Smolara. Dziś się tu odbyła konferencja prasowa, na której żeśmy najogólniej rzecz biorąc w takiej sprawie, tak. mianowicie chodzi nam o to, że jest wyraźna ofensywa władz bezpieczeństwa i milicji, najogólniej aparatu ścigania na cofnięcie się tak. ulg wszelkich i, i pro, a proszę Ciebie, prasa tego nie odnotowuje, wciąż panuje melodia pod tytułem liberalizm polskiej władzy. Tak. Myśmy w związku z tym zrobili, ściągnęli trochę osób z Radomia. Był profesor Lipiński, był nasz aktyw działający w Radomiu i w Rususie. Nie byli dziennikarzem. Okay. Y, oni to nadadzą oczywiście w tych... Myśmy wydali oświadczenie w sprawie y, Brożyny, to znaczy wiesz, tego aresztowania świadków. To oświadczenie ci jutro odczytam. Przeczytam ci zeznanie pani Skórkiewicz Wiesławy razem z wszystkimi wyjaśnieniami. Generalnie chodzi o ten cały, wiesz, akcję zatrzymań, których mnóstwo już żeśmy wam nadawali, to znaczy wiesz, tam Glegoła i te wszystkie dane albo Gienek, albo tak, tak, prawda? Tak, ja tak, tak. Dodatkowo są tu różne, są te dwie jest tego rodzaju historia, że po raz pierwszy od tamtego czasu utrzymano tak. wyrok w Radomiu. No i tu utrzymano wyrok na Majewskiego i Żukowskiego. Yy, zaraz się podam ten wyrok Radomski utrzymany. Dobrze. Prócz tego, no rozliczne zatrzymania, to było około 12 osób, oprócz tych 14 osób zatrzymanych w związku ze sprawą Brożyny. Prócz tego, proszę Ciebie, zatrzymywana i przesłuchiwana była rodzina Brożyny. Dziś miała przybyć Brożyna na konferencję prasową, żona Brożyny, ale powiedziała, że nie przybędzie, bo jej powiedziano, że jeżeli cokolwiek powie, to straci dzieci. I ona to oświadczyła Jankowi Wilińskiemu Janko tak. i Danusi Komickiej. Zachowane zostało wiele taśm z tych nagrań i można tworzyć rytm y, takich działań. To, że dało się tak zrobić, że ten telefon mógł działać w ten sposób i że można było, jak to już było wcześniej powiedziane, zadzwonić y, do domu Jacka Kuronia i powiedzieć o, o tym, co się dzieje, a on przekazywał to dalej, to to była y, no, główna siła napędowa tego rozwijającego się... Koru. Potem teraz chcielibyśmy się skupić się na, na chwilę w momencie lata 77 roku, kiedy tak się złożyło, że po wyjściu wcześniej główna, główna, główna grupa korowska była wyaresztowana, gdy wyszli na, na wolność zostali zaproszeni na, na Taki urlopowy wyjazd, który potem gospodarze nazwali pierwszym zjazdem Koru, i to był moment, jak mieliśmy takie poczucie, że to wtedy narodził się KSS KOR. To znaczy, że to był moment, kiedy kiedy te dyskusje zmieniły charakter. I gospodarzem byli wtedy Jelanta i Maciej i w, i byli jakby świadkami rodzenia się tej nowej rzeczywistości. Tym razem Maciej Reizach nie jako aktor, ale jako świadek historii. Bardzo proszę. Dobry wieczór. Ja chcę powiedzieć, że tych kilka słów chcę poświęcić wielkiej polskiej aktorce. Która była również współzałożycielką Koru, Halinie Mikołajskiej. I to właśnie dzięki niej ja wstąpiłem, że tak jako współpracownik Koru. A było tak, że jako kolega, który nie znałem, zresztą, ale wiedziałem o niej, że jest wspaniałą aktorką, i co ją spotyka ze strony ulubionej władzy. A mianowicie to wszystko, co ją, że tak powiem, Dotyczyło, dotykało, dotykało, bo przecież to były telefony, to były wizyty niespodziewane, to było oblewanie samochodu farbą i tak dalej, i tak dalej. Ja postanowiłem wstąpić do niej powiedzieć <zysz> z naiwnością, że chcę jej pomóc. No i przyszedłem. Przyjęła mnie bardzo sympatycznie i ja powiedziałem, że przychodzę tutaj, żeby pani, pani Halino, pomóc, bo wiem, co się dzieje. Ona no, się uśmiechnęła i mówi, dobrze, możesz mi pomóc. Wiesz co, strajkują w Radomiu i w Ursusie, zbieramy pieniądze na pomoc. Czy byś się zgodził? Zgodziłem się. No i tak się zaczęło. Od, od Teatru Powszechnego, w którym pracowałem, a później wszędzie tam, gdzie mnie moje aktorskie losy zaniosły z radio. No, telewizja to nie, bo mnie nie brali, ale jakieś inne imprezy i tam obsługiwałem właśnie, że tak powiem, pomoc dla naszych braci robotników. Następne spotkanie, bo tak bym to określił, z Haliną miało miejsce w lecie 77, kiedy Halina postanowiła pójść na pielgrzymkę w intencji uwolnienia z uwięzionych korowców. Poszedłem razem z nią. I to było tak, że no, szło się oczywiście, były śpiewy, rozmowy, religia bardzo w dużych ilościach, ale również, kiedy się dochodziło do jakiegoś miejsca, to było spotkanie, taka, takie ognisko, na których to ogniskach Halina no, oczywiście przemawiała w intencji no, wyzwolenia nas z tego, co, co się działo. Kiedy już pielgrzymkę żeśmy odbyli, korowców zwolniono, to w sierpniu, tak jak tutaj już Zbyszek zaczął o tym, kor, członkowie Koru chcieli odpocząć po tym wszystkim, co się działo, i że gdzieś by wyjechali no odpocząć, ale gdzie nie wiedzą gdzie, I myśmy z jolą moją żoną, zaproponowaliśmy kamienicę królewską. Nie wiem, czy ona tam jest z tyłu. Jest, no właśnie, to jest kamienica królewska i ci wszyscy, którzy w kamienicy królewskiej się znaleźli, no właśnie, nie muszę powiedzieć, zresztą w programie też jest zdjęcie i spis osób. I wreszcie trzecie spotkanie z Haliną. Miało miejsce już w 77, ale we wrześniu. Pojechaliśmy jej oczyszczonym samochodem też na Jasną Górę. Ale w samochodzie był krzyż. 170 na 70 z napisem pod spodem: usta fałszerzy zostaną zamknięte przez pana. I ten krzyż poświęcony został umieszczony w kaplicy na, na jasnej górze. A po mszy Wojtek Onyszkiewicz jest? Tak, rozdawał pierwszy numer robotnika. I tyle miałbym do powiedzenia. Bardzo dziękuję. Po tamtym czasie koru nie zostało wiele świadectw. Mamy nadzieję, że to da się nadrobić, ale chcielibyśmy teraz przywołać fragment folkloru tamtych lat. To jest z książki Anki Kowalskiej. Taki zapis dotyczący właściwie tego momentu, kiedy już się ustanowiło, ustanowił KSS Kor. To jest taki fragment dotyczący tego, jak ta wizja koru przed zmianą nazwy, jak zaczęła oddziaływać na coraz większe środowiska? Bardzo proszę. Środowisko rośnie i trzeba się z nim spotykać, ugadywać, porozumiewać. Zaczynają się możliwie tajne, organizowane spotkania, często bardzo wieloosobowe. Zjeżdżają się na nie. Ludzie z wielu miast, szczególnie studenci. Jeszcze wtedy łatwiej było o tak zwane czyste mieszkania, a w każdym razie o wiarę, że są one czyste to znaczy bez podsłuchu, nieinwigilowane, należące do osób nieodnotowanych jeszcze w policyjnych rejestrach. Pamiętam ten tłok wstękających pod naporem pleców w ścianach u Lilki Wosiek, u Pawła Bąkowskiego u innych, ciżbę młodych brodaczy i dziewczyn obsiadłych każde pół metra kwadratowego podłogi. Zachrypniętego Jacka Kuronia, gotowego wyjaśniać wszystko wciąż od początku, niekończące się co i jak dalej, plany, sprzeciwy, wątpliwości, gorączkę słowa pomieszaną z gorączką pragnienia, żeby działać natychmiast, już, zaraz, trzeba, musimy, powinniśmy. Co mnie tak mocno przywiązywało do koru i jego postawy warunkującej działalność, to także fakt, że każde z takich na przykład spotkań, służących do wygadania się, poznania, formułowania poglądów, nie odbywało się zamiast, tylko oprócz. Wciąż i zawsze najważniejszy był konkret. Jacyś ludzie bez pomocy, bez obrony, bez środków do życia, jakaś sprawa, opatrzona imieniem i nazwiskiem. Ludzie zgłaszali się do wykonywania rzeczowych zadań, określonej pracy, przeszpiegów, poszukiwań człowieka, któremu można by pomóc, a na którego przykładzie trzeba uzmysławiać społeczeństwu, że kiedy broni się jednego spośród siebie, siebie się broni. Od tego momentu, 77 roku po 80, kiedy wybuchła Solidarność, ta, ta zmiana następowała coraz szybciej. Ja chciałem teraz poprosić Andrzeja Celińskiego, który jest zarówno związany z korem, jak, jak i z Solidarnością, tak formalnie w, w, w grupie kierowniczej, gdybyś mógł powiedzieć o tym, jak sam widziałeś to przenoszenie się w, w to coraz większe środowisko. To znaczy nie mówię teraz o okresie solidarności, tylko o tym etapie koru, kiedy można było już poczuć, że ten apel zadziałał. Andrzej Celiński, bardzo proszę. Dla mnie jest bardzo trudne, bo, bo yy, ja byłem yy, w pewnym sensie dysydentem koroskim na samym początku Solidarności. W pierwszych dniach na pewno, 3 września. No, ja właśnie chciałbym powiedzieć... coś innego. Ja chciałem powiedzieć pewną anegdotę, bo to był rzeczywiście fenomen, co się z Polską stało w tym czasie, trochę przed Korowskim powiedzmy od 75 roku, przez kolejne 30-35 lat do jakiegoś 2005-2010. W tym czasie, który jakby w dużej mierze, nie do końca, w dużej mierze zaczął się od koru, od tego środowiska, które tworzyło kor od tych środowisk, które tworzyło koru, przeszło przez ten, to wielkie doświadczenie 80-81 roku do okrągłego stołu. Potem nadało pewien ton wolnej Polsce, ton bardzo szczególny, bardzo specyficzny, bardzo odmienny, moim zdaniem od całej historii dotychczasowej polskiej polityki czy polskiego politykowania. No a potem zakończyło się jak się zakończyło, czyli absolutnym głównym. Ta anegdota jest taka, od, autor tej, tego co powiem dał mi prawo, żebym opowiadał to od siebie, ale ja z tego prawa nie korzystam, bo on sam nie opowiada tego publicznie, aczkolwiek się tego bądź może nie wstydzi. To była taka noc 28-9 października 1999 roku. Ścinam te rozmaite niepotrzebne rzeczy. Stało się tak, że ja znalazłem się u niego jako ostatni jego rozmówca. Ja go nie znałem praktycznie biorąc. Jego ostatni rozmówca w piątek późny wieczorem. On musiał podjąć pewną decyzję, mowa o Aleksandrze Kwaśniewskim. Musiał podjąć pewną decyzję do północy w niedzielę, a to był piątek. I z pewnych pewne okoliczności sprawiały, że chciał usłyszeć moje zdanie, a nie mógł mnie odnaleźć. W ostatnim tygodniu przed tym spotkaniem i stąd ten taka późna pora. Strawa merytoryczna zabrała 7 minut, a potem zostaliśmy do wpół do trzeciej nad ranem. Prawdę mówiąc, ogromną ilością mocnego alkoholu, i on i ja. Ja byłem całkowicie trzeźwy do końca, bo mówił bardzo istotne rzeczy. połowie tego czasu, ni stąd, ni zowąd, on wbił mi palec w piersi i powiedział, przeszliśmy na ty, powiedział Andrzej, czy zgodzisz się pewnie ze mną, że Polska jest krajem nieprawdopodobnego sukcesu, niewyobrażalnego sukcesu. To nie jest sukces epoki, to jest sukces tysiąclecia. Owszem, były okoliczności, które w jakimś mierze umożliwiły osiągnięcie tego sukcesu, zewnętrzne. Ale gdyby... I właśnie co te gdyby? ten ścisnął mi ten paluch w piersi i powiedział że ten sukces oparty jest na równym jemu kłamstwie wielkim kłamstwie że wam dokładnie cytuję wam udało się w 80 w 81 roku oszukać Solidarność najpierw, potem Polskę, potem Europę i świat. Że Solidarność jest taka jak Wy. Oczywiście można się kłócić o tą definicję Wam. Kto to są Ci my? Mi się wydaje, że Ci my. To jest kilkaset tysięcy ludzi w Polsce, najszerszy krąg, może pół miliona, ale kor i to środowisko, które tworzyło kor, było absolutnie fundamentalne. Dla nadania pewnego tonu, gdzie działa się początkowo w ogóle właściwie bez wielkich słów, ale zawsze było oczywiste, że dla dobra niewłasnego. To jest jakiś etos inteligencji, jakiś etos byłego ziemiaństwa, jakiś etos w korze było bardzo dużo socjalistów wśród starszych państwa. Bo jest bardzo ważne, żeby w momencie, kiedy następuje moment, a ten moment to był sierpień i właśnie 80., 81. rok, wielkiego masowego poruszenia, żeby nadać właściwy ton. Przecież w tej Solidarności był Jurczyk, prawda? Był Kosmoski, prawda? Była roz, ogromna ilość rozmaitych ludzi, którzy... Pewnie większość nie miała wiedzy doświadczenia, nie było i dane mieć takiego środowiska, jakie my mieliśmy szczęście mieć. To jest to bardzo ważne, co powiedziałeś na początku, Zbyszku. Ja czasem mam taką ułomność, że sprawy oczywiste mi przemykają gdzieś, nie widzę ich. To, że to, co ma Mazowsze, to jest prawda. To jest do pochwalenia się. Akurat nie tyle Mazowsze, co Warszawa. To kor. To kor. Wydaje mi się, że ta zmiana paradygmatu zachowań wobec publiczności i publicznych zachowań, no chcę powiedzieć jednakże polityki, bo Polska na pewien moment stała się całkowicie obca swojej politycznej tradycji. Nagle zaczęła rację, sens mieć daleko wyżej niż mus. Nagle zaczęła miarkować swoje ambicje. Nagle zaczęła liczyć, postępować racjonalnie, planować, myśleć o innych, także o swoich przeciwnikach zaczęła prowadzić politykę właściwą społeczeństwom ewangelickim, a nie katolickim. Nagle narzuciła w pewnym sensie wstyd przed tak bardzo polskim antysemityzmem, ksenofobią, a nawet w pewnej mierze tą Dziękuję. Korma swojego historyka i chciałem się odwołać do, do wiedzy Andrzeja Friszka, który bardzo detalicznie opisał cały ten proces. Gdybyś był, gdybyś mógł podsumować tę drogę ze, z tej swojej perspektywy, patrząc na całą, na całą tę drogę, co spowodowało, że to zadziałało w społeczeństwie, to, to ciągle nie do końca jest jasne, dlaczego ten sukces nastąpił. Dlaczego ten sukces nastąpił, to nie ma jednego, jednej na to odpowiedzi. On oczywiście mógł nie nastąpić. Nie ma w historii takich zdarzeń, że coś było konieczne. Ale oczywiście. To, że nastąpił tak, taki rozwój wydarzeń, o jakim tutaj myślimy i mówimy, nie jest przypadkiem. Oczywiście zgodzę się z przynajmniej częścią tego, co powiedział przed chwilą Andrzej Celiński. KOR nadał pewien charakter, pewną ideowość, pewną dynamikę oraz narzucił autorytety społeczne. Wytworzył grupę ludzi, no, których uważnie słuchano, nie lekceważono. Narzucił język mówienia o polityce. I to są konkretne osoby no, może je warto wymienić właśnie Jacek, Kuroń, Adam Michnik to jest też wielu inteligentów, którzy fizycznie może w korzy nie byli tak jak Gerebek, jak Mazowiecki, jak Wielu innych, ale, ale jakby i ten, to był ten sam język, ten sam pomysł na uprawianie polityki. Chcę też powiedzieć, że to, co mówił na początku naszego spotkania Sebek Blumstein, no, warto, że tak powiem, jeszcze jakby wrócić pod koniec. Ja oczywiście tego nie zrobię, ale tam było mnóstwo ważnych obserwacji, ważnych przemyśleń. Ode poniekąd nas prowadzą przez te opowieści, które słyszeliśmy i być myślę, że tu jeżeli mówimy o sukcesie i o zdolności, że tak powiem, działania, zbudowania czegoś tak dużego, to właśnie trzeba na to zwrócić uwagę. Po pierwsze konkret, konkret, konkretna sprawa robotników. KOR przecież zdołał wytworzyć wokół siebie autorytet stał się bardzo ważnym ośrodkiem, znanym i w Polsce i na świecie. Przez tą konkretną walkę o krzywdzonych robotników. To jest fundament, fundament i ideowy, bardzo ważny później dla solidarności, bo właśnie inteligencja, która broni i wspiera robotników. Jak i dający pewne wyobrażenia społeczne, takie szersze, czym jest właściwie KOR, czym jest ta grupa ludzi. To jest oczywiście odwaga, na którą stać było bardzo niewielu. To jest skupienie na tych robotnikach, to jest to, co mówił Sewek o zaoferowaniu. Udziału w sposób bardzo różny od takich sytuacji, o których tutaj słyszeliśmy, czyli takiego zaangażowania na 100%, po takie cichutkie, no, że się daje komuś pieniądze i nikt o tym nie wie, ale ma się poczucie współuczestnictwa. To w zasadzie było odbudowywanie więzi społecznych, czy więzi pewnej grupy, pewnego sprzysiężenia. Nieformalnego, bo nie chodziło o żadne legitymacje, bez przysiąg, bez takich rzeczy, ale takiego zaufania i poczucia przynależności do czegoś dobrego, szlachetnego. To ciągnęło wielu ludzi. I ten, zwłaszcza pierwszy okres, właśnie 76-77, to w gruncie rzeczy się na tym wytwarzał. Nie na krytyce systemu, nie na krytyce, nie na antykomunizmie. Ideologicznym, historycznym, i tak dalej. Tylko na solidarności z krzywdzonymi ludźmi i budowaniu więzi pomiędzy tymi, którzy jakoś chcą pomóc. Różnie, na różnym poziomie zaangażowania. Ale to wytwarzało pewną atmosferę, pewien klimat, pewne środowiska, pewne kręgi zaufania. I w oparciu o to następnie można było i było tworzone coś więcej. Coś więcej, no, czyli to, co było polityką, co było opozycją. Sam kor, zresztą wielokrotnie, ten kor pomagający robotnikom głosił, że my nie jesteśmy w ogóle polityczni. My nie chcemy mieć nic wspólnego z polityką, my pomagamy ludziom. Było to pewnego rodzaju zdefiniowanie sytuacji. No w pewnym sensie fałszywe, bo oczywiście, że to było polityczne, ale, ale jakby dobrze korespondujące z, ze świadomością ludzi, którzy się bali polityki, bali się, że tak powiem, takiego zakwalifikowania. To było też zdolność tworzenia takiego działania, w której następuje, że tak powiem, próbowanie pola, na które się wchodzi na ile, że tak powiem, ten system, ta władza jest w stanie to jakoś znieść. I może to, tego zabrakło troszkę, bo tego, to nie zostało chyba powiedziane. To znaczy, przecież jak, właśnie jak ten komitet powstał i ten apel wydał, to on, właśnie on jest w ogóle niepolityczny. Tam nie ma słowa o polityczności, tam nie ma słowa o opozycji, tam nie ma nic, takich rzeczy które by mogły być bardzo drażniące. Jest tylko pomoc dla ludzi. Nie ma wezwania do zbiórek pieniężnych. One się odbywają przecież. Słyszeliśmy tutaj nawet w tych relacjach, ale tam nie ma tego wezwania. Dlaczego nie ma? Dlatego samego powodu, dla którego komitet tworzony się tak tworzy, żeby nie można było powiedzieć, że to jest organizacja. Cały czas jest Troska, to zawdzięczamy oczywiście starszym państwa, tym adwokatom, żeby nie przekroczyć granic prawa, gdzie się pojawia kodeks karny. Ale jednocześnie w miarę, że tak powiem, stawania nogą no na twardym, choć nie twardym, śliskim gruncie, kor, że tak powiem, zwiększa ofensywność działania. Opowiadał przed chwilą. Wojtek Onyszkiewicz i to o tym nie mówił, ale tak nie, niezbyt jasno. Początek listopada to jest list robotników Ursusa, zorganizowany właśnie przez Wojtka Onyszkiewicza, pilotowany, czyli próba wywołania nacisku na władzę ze strony tych krzywdzonych ich kolegów, czyli budowanie solidarności społecznej w tymże Ursusie. I o rozgłoszenie tego, pokazanie pewnego wzoru. Ten wzór oczywiście nie był powielany od razu tak szybko, ale był. To jest apel o komisję sejmową, zwrócenie się do ludzi, o komisję sejmową, a więc coś bardzo wydawałoby się no, z tego systemowego. No, nie apeluje się o jakąś rzecz nielegalną, no, zwrócenie się do sejmu z apelem o, zba, o specjalną komisję dla zbadania tych wydarzeń. No, i wokół tego, tu była mowa znowu o profesorze Nowaku, o tym właśnie mówimy, jest podpisywanie apeli z różnych środowisk o tą komisję. No była to swego rodzaju gra, przecież wiadomo było, zresztą też właśnie była o tym mowa, że wiedzieli ci profesorowie, ci studenci, że robią coś, czego władza nie lubi, za co się podpada. Więc jest to niewątpliwie akt odwagi, przekroczenia jakiejś, normy, którą ten system narzuca, ale też nie tak radykalnego, żeby to było karalne, prawda? Może spadać różne nieprzyjemności. E, to jest kwestia w tym samym mniej więcej czasie przejścia na powielacz. O tym akurat nie było mowy. Przejścia na powielacz, czyli z maszyn opisów na powielenie, co już wiadomo, że były precedensy spraw karnych wcześniej gdy ktoś coś powielać. No ale to na tym, na tym śliskim gruncie Kor stawia następny krok i pokazuje, może, można. Okazało się, że można. I tak to szło w zasadzie, prawda? Konsekwencją będzie pojawienie się pisma robotnik, też tutaj wspomnianego. Konsekwencją będzie organizowane przez Andrzeja Celińskiego wykłady dla studentów w prywatnych mieszkaniach, na co władza reagowała historycznie w pewnym momencie. Przecież bojówki były, tak? Ale była to próba cały czas posuwania się krok po kroku i badania terenu, czy można się dalej posunąć w zakresie samorganizacji, w zakresie korzystania z wolności słowa, w zakresie możliwości, że tak powiem, protestowania metodami Formalnie legalnymi, przez odwoływanie się do martwych przepisów, które były. Konstytucja, prawda? Już w tym, w tym apelu jest odwołanie się do słów i sformułowań, które są zapożyczone z konstytucji. No bo to była taka gra. Oni nie uznają konstytucji. No ale przecież nie powiedzą, że nie uznają konstytucji. To jest takie pole, na którym można przeprowadzić walkę. To było. Bardzo przemyślane na różnych etapach. I coraz bardziej odważne, coraz bardziej konsekwentne, coraz bardziej wychowujące nas, to znaczy tych 20, Bo to byliście dwudziestoparolatkami, mieliście obok siebie siedemdziesięciolatków, osiemdziesięciolatków z doświadczeniem też i polski przedwojennej, i stalinizmu i wszystkiego. A w zasadzie wychowaliście nas, dwudziestolatków młodszych o te parę lat. I, no i te kręgi stworzą solidarność, to jest prawda. No ale stworzą tą solidarność, bo właśnie kor wytworzył całkiem spore środowisko młodych, aktywnych ludzi, którzy następnie tą solidarność będą zakładać albo no, jakoś tam ją ociosywać w tych zakładach pracy przez Elity, przez pisma związkowe, przez, przez tworzenie, że tak powiem, pewnego sposobu myślenia o Polsce, myślenia o tym, czym jest aktywność publiczna, co wolno, co nie wolno, słusznie tu powiedziane, no, Kortesz przez, tą, przez te publikacje, przez ten język, wytwarzał jakby nową polską politykę. Ja nie do końca bym się zgodził z Andrzejem Celińskim, że ta polska tradycja jest aż taka zła. W polskiej tradycji jest, to jest bardzo złożone. Ta, ta przedwojenna, okupacyjna i tak. Są różne nurty. Kor oczywiście odwoływał się do pewnego nurtu. To właśnie ci socjaliści, którzy tam byli, ale także i pułkownik rybicki, prawda. Który, może, który nie był socjalistą, ale był na pewno demokratą. Był człowiekiem, że tak powiem, z bardzo mocno osadzonym w tradycjach demokratycznych. Był ksiądz Zieja, prawda, ze swoimi tradycjami. Niektórzy, że tak powiem, księża wokół koru, którzy, którzy ich dużo nie było, ale to trochę było. Tak Niekoniecznie oni byli w samym wokół koru, byli to przyjaźni, prawda. No, nie będę tu po nazwisku szedł, ale wiemy mniej więcej o co chodzi. Oni nie reprezentowali takiego endeckiego nurtu katolicyzmu. Więc to był wybór tradycji jednocześnie. Niektórzy byli bardzo tego świadomi i o tym pisali, jak na przykład Jan Józef Lipski. Ale i Jacek Kur. Wiadomo było, że z tej tradycji wybierają. A to znaczy też odrzucają pewne tradycje. Blokują, dzięki Bogu, pewne tradycje. Blokują, Kor zablokował. Odwrót, znaczy powrót do tradycji endeckich. Za co mieli mu za złe. Jeżeli, że tak powiem, popatrzymy na podziały kor wokół koru, te różne, no już nie chcę piętnować nikogo, wiemy o czym mówię. Prawicowe nurty opozycji, ich język, ich retoryka, one były groźne z tej perspektywy, jak na to popatrzymy, gdyby poszło w tą stronę, oczywiście Solidarność byłaby inna. Dużo bardziej przypominająca PiS, ale Kordos zablokował. Miał na tyle silną elitę, narzucił język, narzucił ideowość pewną e, i ludzi. I z tym sposobem, że tak powiem, wytworzył tą elitę, która następnie zawładnęła Solidarnością. No i ją poprowadziła, że tak powiem, aż do roku 89 i jeszcze kawałek dalej, mając przeciwko sobie opozycję, tak jak prawdziwych Polaków Solidarności. No, to jest historia niezwykła. To jest historia, która oczywiście dała nam Polskę wolną, niepodległą, Zdolną do porozumienia się z sąsiadami, do przejścia ponad konfliktami, urazami, które się ciągną za nami, są w naszej historii. Ale potrafiliśmy na te kilkadziesiąt lat uznać, że nie one są najważniejsze, żeby rozstrzygało o tym, jaka ma być Polska dziś czy jutro. To dzięki temu też mogliśmy wejść do Unii Europejskiej, do NATO. Zapewnić bezpieczeństwo państwom. To wszystko jest odwracane do góry nogami dzisiaj. Bez bezpieczeństwa państwa, bez niepodległej Polski, prorosyjska orientacja, bo ideologia jest sowiecka de facto nacjonalistyczno-sowiecka. To jest to, co jest alternatywą. I, i co można teraz powiedzieć? bo o to też przecież prosił Zbyszek, co można powiedzieć naszym, e, naszym gościom, przyjaciołom z Rosji, z Białorusi. Nie jest łatwo powiedzieć, bo trzeba sobie powiedzieć też tak, że to, że KOR mógł mieć taki sukces i że mogła się narodzić Solidarność. I potem po tych strasznych latach Stanu wojennego się odrodzić. I stworzyć ten rok. 89 jego konsekwencje. No, to jest też tak, że po tej drugiej stronie trzeba było mieć takiego a nie innego przeciwnika czy wroga. Nie z każdym by się dało. Gdyby w Polsce był reżim a la żadnego koru by nie było. Gdyby był reżim ala Honecker, jak wiemy prawda, z rozsianymi wszędzie agenturami, agentami, nie dałoby się. Musiał być mechanizm też we władzy partyjnej. No taki, że że tak powiem, ci umiarkowani na ogóz wygrywali. Jak przychodzili tacy twardzi, Którzy mówili właśnie, jak w 77, ich wszystkich trzeba zamknąć, to zlikwidować. Stąd były aresztowania. Stąd to wspomnienia więzienia. Oni zdominowali przez jakieś chwilę. No ale zaraz przychodzili ci umiarkowani i mówili, słuchajcie, to za, nie, za dużo to będzie nas kosztować. To się nie zgodzi, tam papież nas nie przyjmie, kredytów nie dadzą, na festiwal nie zaproszą. Wyjść z tego. I dzięki temu była amnestia. Ten mechanizm się kilkakrotnie powtarzał w okresie działania Koru. Jak się wniknie głęboko w te akta partyjne, czy nawet policyjne, to to widać. To to widać. Takie badania robiłem, nie wiem, czy pa, znaczy pewnie Państwo o tym nie wiedzą, w 1977 roku był pomysł w pewnym momencie, czy profesora Lipińskiego nie postawić w stan oskarżenia. I przesłuchać na twardo. Za co? No, za oświadczenie Koru, które było złożone do prokuratora generalnego o wszystkich tych represjach przeciwko ludziom Koru w czasie działania Koru, jeszcze nie KSS Koru. Było takie duże oświadczenie. I oni we w swoich wewnętrznych papierach nie mówili, że tam jest nieprawda. Oni właśnie, no tak. No. Natomiast cała optyka, Teoretycznie dawała szansę, jak sobie tam wy, Departament Chyba Śledczy kombinował, że można przesłuchać, zrobić rewizję na ostrą u profesora i tak dalej. No ale ostatecznie się na to nie zdecydowano. To by było za dużo, za ostro. Ta ekipa, że tak powiem, nie chciała doprowadzić do sytuacji skrajnych. Do sytuacji takiej walki bezwzględnej, gdzie prawda już się nic nie liczy. Z robotnikami, to przez co słyszeliśmy w Radomiu czy w Ursusie, tak, ale to są robotnicy. To co, to, to jest gorszy sort? Gorszy sort. Można. Nic się nie stanie. No ale ta inteligencja, oni też różnicowali. Ale persaldo, że tak powiem, różnicując, w końcu dochodzili też do tego jak w sierpniu 80 roku że robotnicy to może gorszy sort, ale jednak nie można. Dlatego że będzie krzyk. Zrobi kor, krzyk na cały świat. A zatem nie można zastosować tak drastycznych metod jak jeszcze 4 lata wcześniej. Znowu mamy tą wielką rolę koru. On jakby narzucił nie tylko elitom opozycyjnym i tworzącemu się ruchowi społecznemu perspektywę, ale w gruncie rzeczy, jeżeli się tak na to dobrze, głęboko i bez uprzedzenia spojrzeć, on narzucił pewne skrępowanie również przeciwnikowi, który, że tak powiem, stracił odwagę i determinację do brutalnej bezwzględności. Nie zawsze... Nie we wszystkich przypadkach to nie jest tak, że to był. Ale jednak, ale jednak ten, nawet w stanie wojennym, prawda, no nie posunięto się tak daleko, jak teoretycznie mogli. Także to nie jest dobra, dobry przekaz dla naszych przyjaciół z Białorusi, bo oczywiście, władza na Białorusi to nie jest władza gierka. A nie nawet Jaruzelskiego. To jest coś znacznie gorszego. Żeby się udało, no trzeba mieć partnera po tamtej stronie, który nas nienawidzi, może, ale, że tak powiem, no jednak wie, że to jest już stały element, że trzeba jakoś szukać pola kompromisu. E, to się udało w Polsce wytworzyć. Oczywiście, to też jest rola kościoła, to jest rola papieża, to jest wieloczynnikowe. To nie jest tak, że to można powiedzieć, to jest rola zadłużenia zagranicznego, konieczności liczenia się z zagranicą. Ale na tym polu, które zostało jakby obiektywnie zakreślone dla Polski i dla Polaków, no, to zostało wykorzystane idealnie, faktycznie jak w rzadko w naszej historii. I stworzyło no, świat, w którym mogliśmy żyć. I kraj, który był, zgodzę się z Andrzejem, no rzeczywiście czymś nadzwyczajnym w naszej historii. Zakres wolności, zakres praw człowieka, stopnia, że tak powiem, zintegrowania z światem i osiągnięcia ram bezpieczeństwa jest nieporównywalny z czymkolwiek, co było wcześniej. I za to dziękuję Wam, drodzy przyjaciele. To nie jest jeszcze puenta spotkania, choć rozumiem, że już jest późno, ale dopuścimy do głosu przedstawicieli Rosjan i Białorusinów. Poprosiłem tych mówców o to, żeby spróbowali się zastanowić nad tym, jak mógłby brzmieć apel do społeczeństwa rosyjskiego i białoruskiego teraz, żeby móc mieć jakąkolwiek szansę na jego realizację, tak jak w przypadku Koru to miało miejsce. I o ile z tej perspektywy można, tak jak Andrzej przed chwilą powiedzieć, że to jest nie do powtórzenia, to jednak beznadziejność tego kroku w 1976 roku też była bezbrzeżna. To, to nie było gwarantowane w żaden sposób. Ja mam wrażenie, że, że w ten sposób nie można patrzeć na przyszłość, że także społeczeństwo rosyjskie i białoruskie powinno mieć szansę. W imieniu Rosjan przedstawiciel na Polskę Kongresu Deputowanych Ludowych Władimir Panomariów. Bardzo proszę. Drodzy przyjaciele. і колеги. я e, ту ja уважно слухав у цьому вілі і ті колеги, які розпочинали ten кор. І що споро традицій е-е є в тих проєктах, в тим проекті, в якому я uczestniczy teraz jako przedstawiciel Kongresu Deputowanych Ludowych. E, tak samo jak KOR 36 osób. E, 4 listopada ubiegłego roku 36 osób e, siedzących w Polsce i e, 20 par osób, które e, znajdowały się online, przede wszystkim w Rosji. ложилили ten конгресс деподаванах людовых с тыи самими і идеями у гульне то co кор прав для тем и вид тоже і в теды і те раз то сам збы дужех наdzieей не мамы Дляже вtedди, кеди можна було трохи іакче подиш до розwiązзання справи ністети і демократична опозиція російська не потрафіло викожисточі. А тераз в варунках воїни очеище в варунках, кеди режо і уж є з де фактто тоталітарним режимом regu nie mo nawet porównąać, a nie z режимem komunistycznym Polsce O czy pan przed chą przed chwilą, chwilą mówi to jest okrutnyżm bezwzględny reżm i który nie pozwoli wewnątrz Роsji na działаnie nawet ich6 osób. ale tym niejniej Т люди, które забрали się на ten з'язд в яbloний, то jest symbolicnym ejsce, там, gdzie на поcząонку by запаваны, наукромй стул, то потым оншенняще до палацу Пzyденсьkiego, в яblonny для tego wyбираliśmy. Мóй вклад в ten projekt в полеga przedевszystkimм, W tym, że uczestniczyłem w pojawieniu na świat wraz ze swoją żoną, mojego syna a, i przekazałem mu tą wiedzę, którą miałem o Polsce, bo studiowałem w Polsce i należy do tego pokolenia, który tworzył KOR na początku 1968 roku, w tym roku kończyłem. Університет Варшавський, апотім з4 року як у докторант быллим патроном студента воїка Аркушевсьkiego, у któryм 6сці напевно напевно ведзом. А в 80 року і мой син, Widział, co dzieje się na ulicach Szczecina Szczeciny i Gdańska. I w związku z tym, widocznie, mając to na uwadze, kiedy oni z kolegami, a kilkanaście kolegów z tego kongresu teraz tu siedzą, bo kwatera główna tego kongresu znajduje się w Polsce, oni właśnie myśleli, ні венци в ten сам способ, co ми слили залежичелі Ка. Ісон і сондзе же те ідеї, те традиції далі новий отдых для тих лю, któryи збиралище. Юж 6го, лістопада e, Конрес розпочел праце 4 już 6 лістопада перший канал телевизії рос, e, російський Путінкий e, Піновкий e, e, канал додал дал e, інформації на темат заложення tego Конгресу депутатованих людих то e, są представичели тих депутатовах Втихх часах кеди єше можна було вибирать э, люди. Кеди єше были нормальні вибори już в остатніхччуолях о виборах в Росії можна не муить. Для того же э, парламент існеє на паперах, а вже черезі, вже черезі парламенту парламенту нема. Э, і терес już рок як jużтерасрок, як мы єтэчmy. Першы консультації были з залуителялями Тегукору і они благословили Росяан,тури знайдуще за, за границом в e, вне e, Росії, а так samo Росяан, któryєнак, на перших зв’язздах брали сидели є ми шкали є в Росі, терас праве нікого не позостала. Для tego, że та організая была окрілёлена, як не пождана на теренні Росії. і те Пананже mówi о тим же кор спеціальний так был організований,же не було поачі правний, то не была організація розспрашена органза кто руила деклараация ли самой организации нема терас несте в Роі то не замуще и не можна зачиммуть путинские режими для tego организация który в засаді не іне który іне tylko для tego же ты люди збираще już на замечен на чварты конгресс о наясне в их в их главах и в главах прокуратуры генеральных российский которая оглола организации не по Жданам. Але я много на стопроцем выглядить же та традиция та традиция вальщич ваги традици традицияураа ма оокрещлечдро, od tego толітарnego режимu do режимu вольnej Роії вольdemokratичной Росії, а конресно już на перш z'jeжdzie oглоил, że он оглаша щеbie органам депутоваnych людowych tym, tymчасим органам państwńствwy, który poволі będzie vożyć Владимир виконавчого на терені Росії. І першим уставом, першим втори за депутати, опрочь метод вальки з путіновським режимом була Конституція нової демократичної Росії як Республіки парламентарної, в яку ж немає того президента. Очевидно, зупині інші часи, напевно. Nam trzeba wtedy, zależycieli koru, mogli liczyć na pokojowe rozwiązanie. Dlatego, że reżim, oczywiście, i Gierka, i nawet Jeruzalemskiego, i Starego, starego Brzeżniewa był nie w stanie, oczywiście, podjąć mocne działania, okrutne działania. так і як терас може подончи Путін і ми віді ми доводи в Україні. В звwiązку з тим конгрес опроч tego, же твоже устави окрешли ёнце, нове паство російські тури ма пшисть jednoчеśні мишли о tym, Jak zwalczyć przy pomocy metod szilowych z tym reżimem. I w związku z tym, w Radzie Wykonawczej Kongresu już jest przedstawiciel, przedstawiciel Legionu Wolnej Rosji, tych oddziałów, które walczą razem z Ukrainą, z Ukrainą przeciw reżimu putinowskiemu. I teraz już wiadomo, że. Немає в історії випадку, коли режим впевнений тоталітарний можна з тільки покойовими методами. І з Вишек Глуза питала, на що ви лічимо? Ми власне лічимо НАТО, то, що не можемо лічити тільки на опозицію в новому росі. можем лічить на солідарність, на солідарność з краями антипутіновськіej коалиції і przedевszyким на наwięкший край в Європі Всходні,tó каждый кї в Москві odчувана на sieбе і ту видач всторії влані польска, не, польска. Очі станом з одним червоних Великобританії і інших країн Європи, Європи. І очі України, стоїть стоять на челі тих, не, на челі тих не, антипутіновських сил. І ми лічимо на те, що ми встані разом з тими силами, які бачать з Путіним на землі. Росії, tworząc te kontakty wewnątrz Rosji, wewnątrz Rosji, wspólnie zwyciężyć ten okrutny reżim. Dziękuję. Dziękuję. Chciałbym się dopytać jeszcze o szczegóły, ale już rzeczywiście nie mamy czasu, więc, więc już nie będziemy tego rozciągać. W imieniu Środowiska białoruskiego. Aleksander Milinkiewicz, były kontrkandydat Łukaszenki w wyborach prezydenckich, już wtedy fałszowanych. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie. Ja na początku kilka słów powiem o tym, czy przykład polski dla nas jest ważny, korzystny. Od razu powiem tak, przytoczę przykłady. Dalej powiem o tym, Dlaczego u nas jest optymizm w Białorusi na zmiany? I na końcu no, muszę powiedzieć jakiś apel i postaram się go sformułować jak, jako ostrzeżenie. Na początku ja powiem o korze. Polski kor ma przykład powtórzenia na Białorusi. W 2006 roku, kiedy pierwszy raz był wielki protest na... E, placu w Mińsku wyszło ponad 30 tysięcy ludzi protestujących chociaż główny milicjant, główny prokurator główny KGBista ciągle mówili w telewizji każdy kto wyjdzie będzie rozpatrywany jako terrorysta a ona za to można dostać rozstrzelanie wyszło dużo ludzi protestowali potem było na miasteczko i potem na miotowym miasteczku w Polsce powstał program imienia Kalinowskiego, program wsparcia religowanych studentów, a na Białorusi powstał białoruski Kord, tylko u nas KOR był trochę inaczej, w tym że R u nas było, represjonowanych. Ale sens ten sam, solidarność z tymi, kto w więzieniu, solidarność z tymi, kto jest zwolniony z pracy, z ich rodzinami i to pracowało bardzo prężnie i dało wielkie sukcesy, ale największy sukces był w tym, że KOR i inne organizacje obrony praw człowieka bardzo szybko się zjednoczyli i nie było lepszej koalicji w Białorusi niż koalicja organizacji, który, którzy bronili praw człowieka. I Aleś Bielacki najsłynniejszy obrońca praw człowieka w Białorusi noblista teraz jest w więzieniu dlatego, że Ci, co bronią człowieka, są największymi wrogami, bo burzą strach. Władza napędza, oni burzą i dlatego oni tak cierpią. Ale oni pracują i teraz. Pracują stąd, z Polski, z Litwy. Pracują w kraju. To znaczy ta sieć nie była zniszczona. Teraz może przykład taki, już ostatni od razu. Przykład z tym, jaki był hymn u nas protestach Trzy lata temu, tych wspaniałych protestach, manifestacjach, hymnem były polskie mury. W cudownym tłumaczeniu naszego wybitnego poety Hedonowicza, ale po białorusku mury brzmi tak samo, nie trzeba było tłumaczyć. Po polsku mury, a u nas mury. I na, każdym, na każdej manifestacji ciągle była śpiewana ta pieśń, i wszyscy rozumieli że my mogli stworzyć coś swego i też pięknego może, ale dla nas to był symbol ducha, symbol zwycięstwa Polaków i ludzie śpiewali tą piosenkę. Powiem jeszcze może, jeżeli mówić o polskim przykładzie, super ważne są kształcenie białoruskiej młodzieży w Polsce. Mówiłem o programie Kelenowskiego, ale jest wiele innych programów. I w Polsce ukończyli uczelnie tysiące, nawet teraz już dziesiątki tysięcy Białorusinów i to jest przyszła elita rządząca, demokratyczna i propolska też, bo mają w sercu Polskę, ponieważ tu się uczyli, znają język polski i to daje nam szansę na więzi w niedalekiej, ja myślę, że niedalekiej perspektywy. I teraz robimy jeszcze jeden program, Właśnie dla takich ludzi, którzy już mają wykształcenie wyższe, robimy program nauczania, jakie były reformy w Polsce, w Estonii, w innych krajach, nawet w Gruzji, żeby jak będziemy robić swoje reformy, swoją transformację, żeby zrobić mniej pomyłek, będziemy startować z trudnej sytuacji, bo będzie kryzys ekonomiczny, ale my zrobimy, bo mamy potencjał ogromny. I teraz ja może o pozytywie, no bo jak wszedłem, od razu podszedł do mnie pan marszałek Brusiewicz, którego znam od zawsze i powiedział, że no choć troszkę pozytywnego trzeba powiedzieć, no, ja i sam chciałem to zrobić, ale nie chcę być takim no, człowiekiem, który nieuzasadnione jakieś hasła, takich zwycięstw, których nie znamy kiedy będą, przemawiał, ale ja powiem tak, że... Tu jest napisane, że głos protestu mniejszości, no tak był rozpatrywany kor, który tyle zrobił dla Polski. A ja jestem szczęśliwy, że ja przedstawiam głos większości Białorusinów. I gdyby ja występował jeszcze 4-5 lat temu przed wami, to ja bym był od mniejszości. A teraz naprawdę mamy piękną większość Białorusinów, którzy zademonstrowali swoją wolę charakter. I duch białoruski trzy lata temu. I to się nie zmieniło. To się nie zmieniło, bo mamy analizę, mamy opytania i tak dalej. Odwrotnie, ci ludzie, co byli w czasie tych wyborów 20 roku bliżej do Łukaszenki, teraz, dlatego że on robi tak straszne rzeczy, przekracza czerwone linie, oni odchodzą i chociażby neutralnymi są. Znaczy, no, to jest wielki optymizm nasz, to się nie zmieni. Po prostu władza przeprowadza politykę totalnego terroru. To jest prawda. Ja nie będę opowiadał, co jest w więzieniach, wy wszystko to znacie. Ale jeżeli o optymizmie, to jeszcze powiem tak. I pan ambasador Michalski, lubiany nasz ambasador w w latach ostatnich, który jest tu jeszcze po mnie będzie e, mówił też o sytuacji, nie da mi skłamać, że jak odjeżdżają z Białorusi dyplomaci, spotykam się z wieloma, prawie ze wszystkimi, to każdy z nich mówi, że Białorusini to jest najbardziej proeuropejski naród we wschodniej Europie. Mentalitet, kultura, obycie, Język i tak dalej. I historia też. I dla nas to jest bardzo ważne. Też no, mamy bardzo dobrą infrastrukturę dróg. Infrastrukturę najlepszą w regionie szybkiego, taniego internetu. Mamy wspaniałych inżynierów, IT specjalistów. Białorusi są, Białorusini są pracowici. I to daje nam szansę na szybką transformację. Możemy zrobić, jak się przygotowujemy szczególnie. I powiem może jeszcze, że czy jest taka desperacja u Białorusinów? Czy nie zgubili wiary swoją? Pesymizm był szczególnie po porażce politycznej, ale to, co się odbyło w 2023 20 roku w tych protestach, to zademonstrowało, że jesteśmy prawdziwym narodem europejskim. Walczyliśmy nie o ekonomiczne prawa, nie, nie o podwyżkę e, płac, a walczyliśmy o godność. To była rewolucja godności, jak i na Ukrainie też. I to było super ważne. Powiem, że... Większość Białorusinów, którzy tak licznie musieli wyjechać, pracują dalej w organizacjach pozarządowych. Nasze media są poza granicą, bo tam wszystko wypalone: i partie, i NGO, i no, wszystkie organizacje nie podległy, ale oni pracują. I wewnątrz kraju idzie praca. Ona jest bardzo trudna, ryzykowna, ale idzie. A tu powstają nowe organizacje z tych nowych grup, którzy przyszli po raz pierwszy walczyć o wolność na Białorusi. I ja chcę podziękować Wam za to, że, za to, że tu jesteście, za to, że dzielicie się swoim doświadczeniem. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to. I może jeżeli mówić o apelu, to powiem tak. Ukraińcy walczą jak mało kto by mógł walczyć i nie tylko dlatego, że im dają broń z Zachodu. Ukraińcy walczą, bo mają takiego ducha narodowego, jak mało kto. I ja bym powiedział o ostrzeżeniu Białorusinów. U nas wynarodowienie było tak potężne, 200 lat imperium, Sowiety, to i to się skazało. Większość Białorusinów nie za bardzo zna swoją historię, swoich bohaterów zgubili język, żaden naród nie oddaje swój język, tu tak się stało i mój apel jest tym, że jeżeli chcemy wygrać Białoruś po Łukaszence, a będzie walka jeszcze po, bo jak Rosja straciła, putinowska Rosja straciła Ukrainę i Ukraina już nie wróci do imperium, to będzie walka totalna o Białoruś. I żeby wygrać, Musimy teraz i są wszystkie możliwości. Jest internet i musimy się zająć poważnie i już zajmujemy się oświatą, edukacją. Edukacją, oświatą. Każdy naród, który pozna prawdziwą historię i będzie odnawiał swój język, jest niezwyciężony. I to będzie tak. Nie wiem, kiedy, jaką ceną zwyciężymy, ale nie wątpię. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście głos ambasadora Artura Michalskiego jest ostatni. Ja rozumiem, że już jest tak późno, że teraz musi to wszystko przebiegać szybciej. To jest bardzo ważne. Pan ambasador... Ambasador RP w, w Mińsku przez lata nie mógł tam być. Także był właściwie ambasadorem w Polsce wobec bardziej diaspory niż tamtego kraju. Dlatego chciałem, żeby puenta była taka, że jakby co Polska na to, to znaczy co Polska na, te, na, na ten wymiar rzeczywistości, którą mamy z diasporami tutaj. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. dziękuję bardzo za zaproszenie. To jest dla mnie w ogóle historyczny, bardzo wieczór móc być tutaj z Państwem. Bardzo dziękuję co, za to, co powiedział przed chwilą Pan Profesor Milinkiewicz. Państwo znacie historię na Białorusi, więc myślę, że o tym mówić nie trzeba. Chcę powiedzieć może tylko wspomnieć o tych słowach, których powiedział Pan Seweryny Blumstein że jest taki terror czasami, że już jest proces niemożliwy i, i z tym mamy teraz do czynienia na Białorusi. Natomiast wiemy, że stan ducha społeczeństwa białoruskiego jest naprawdę inny, że ta cisza obecnie to jest cisza bardzo pozorna. Dwudziesty rok to pokazał. Białorusini poczuli to, co w Polsce mówimy siłę i moc. I to było doświadczenie, które pod pewnymi względami było, było takim doświadczeniem polskiej solidarności. Ze wszystkimi różnicami, ale, ale pewien duch, że jesteśmy razem i że, i, że, i że występujemy przeciwko kłamstwu. To też jest bardzo silne na Białorusi. Niezgoda na kłamstwo. Są to te paralele, które, o których Państwo dzisiaj tu i Niezgoda na przemoc. To przemoc najbardziej oburzyła ludzi na yy, Białorusi. Yy, yy, ta przemoc, która była oburzyta wobec yy, protestujących yy, w sierpniu 2020 yy, roku i jako ilustrację tego wielkiego terroru, jaki tam jest, jakich wielkich prześladowań. Chcę powiedzieć, że wtedy jedną z osób, które publicznie wystąpiły potępiając, osobą w sensie publiczną, znaną, potępiając ten terror był prawosławny biskup Grodna, Artemiusz. Tylko tyle powiedział, że, to, że po prostu nie wolno bić ludzi, że co ma powiedzieć ludziom, którzy do niego przychodzą i, i, i którzy mówią, że, że ich dzieci, że yy, yy, najbliżsi są po prostu ledwo wyszli z tych, z tych aresztów, z tych więzień. I on tylko tyle powiedział i, i natychmiast przestał być yy, yy, biskupem yy, grodzieńskim. To samo zresztą tyczy się reakcji metropolity katolickiego, Kondrusiewicza, który chciał pójść do więźniów. Oczywiście nie został wpuszczony i też natychmiast poniósł karę. To ilustracja, że znajdujemy się trochę w innej rzeczywistości. Niemniej Niemniej ja, ja jestem głęboko przekonany po wszystkich takich już no od lat kontaktach z Białorusinami, że to zwycięstwo przyjdzie, znaczy, że nie ma innego w zasadzie logicznego końca, jeśli założyć, że historia jakikolwiek ma sens. Dlatego, że z każdym protestem na Białorusi sytuacja jakościowa jest odmienna. Białorusini obecnie artykułują swoje, swoją wizję, swego państwa niepodległego, demokratycznego, wolnego, ale również europejskiego. Wcześniej o tym nie mówili. Teraz dokumenty, które Białorusini na wygnaniu, elita polityczna, która je formułuje, to są Takim zaczynałem być mitem założycielskim przyszłej nowej Białorusi, miejmy nadzieję, to są już dokumenty, które, które bardzo wyraźnie mówią o europejskich korzeniach, o europejskiej przyszłości. O krytycznym stosunku do dziedzictwa sowieckiego i oczywiście o jednoznacznym sprzeciwie przeciwko agresji Rosji na Ukrainę. Także Białoruś dojrzewa. Yy, spytał mnie Pan Zbigniew, już kończę. Pan Zbigniew. Yy, tak, bo fascynujące były te Państwa opowieści. Ja zdaję sobie sprawę, że już wszyscy Państwo są ze sobą też porozmawiać. Yy, Polska wydaje mi się może zrobić przede wszystkim to, żeby w tej sprawie się nie podzielić. To jest pierwsza i zasadnicza kwestia. Niezależnie kto, jakie ma poglądy, co w kwestii białoruskiej, wydaje mi się, nam się podzielić, absolutnie nie wolno. Musimy, w naszym interesie jest rzeczywiście wspomóc ich, aby, aby to niepodległe, demokratyczne białoruskie państwo u naszych granic powstało. Temu służy. Od lat, tworzenie w Polsce takiej, wydaje mi się, przyjaznej przestrzeni dla Białorusinów. Wiele środowisk mieszka tu już od lat, a po 2000 roku przyjechała bardzo wielka, wielka fala. Część rządu tego na wygnaniu, emigracyjnego, tymczasowego. Białoruskiego jest również w Warszawie, nawet znakomita część tego rządu. I, I w Polsce ci ludzie muszą oddychać pewną piersią, muszą móc zachowywać swoją białoruskość, kultywować swoją kulturę, odkrywać swoje korzenie i uczyć się. Także te programy, o których wspomniał pan profesor, tych programów jest rzeczywiście coraz więcej w Polsce. Jest, no Przypomnijmy jest BielSat, który od, która, pierwsza niezależna telewizja, która cały czas trwa, białoruska, która skupia mnóstwo Białorusinów. Są inne media niezależne, które teraz znalazły przystań tu w Polsce i, i, i na Litwie. Także y, musimy być solidarni z Białorusinami. Dawać im te możliwości tych kongresów, spotkań. Jest mnóstwo. Ja przed chwilą był w Gdańsku kongres białoruski, gdzie zresztą było spotkanie z panem Marszałkiem Borusewiczem opozycji białoruskiej. Dwa tygodnie temu w Warszawie był kongres kultury białoruskiej, za tydzień we Wrocławiu. Białorusini się organizują. Yy, chcą pozostać sobą. I, a dla nas chyba jest ważne, żebyśmy się nawzajem yy odkryli na nowo i wyszli z różnych zakłamań, których, których yy, czasu stereotypów, czasu sowieckiego. I... Także ja, yy, niezależnie od tych strasznej, yy, strasznych warunków i takiej generalnie beznadziei czy frustracji, Chcę powiedzieć, że, że wierzę razem z mnóstwem Białorusinów, którzy u nas są, w Polsce, że ta Białoruś nowa przyjdzie i, i, i będzie to nasz dobry i taki życzliwy sąsiad. Dziękuję. Dziękuję, panie ambasadorze. A, a państwu bardzo dziękuję za wytrzymałość. No, rzeczywiście trochę to. Długo trwało. Jeszcze zapraszamy na dół. W każdym razie 20 października i 21 listopada będziemy próbowali trochę bardziej przestawić akcent na współczesność, żeby z doświadczeń koru wyprowadzić wnioski bardziej stanowcze. Serdecznie dziękuję.